Witamy, dobry wieczór raz jeszcze. Na kolejnej sztuce myślenia wszyscy jesteśmy uchodźcami. Serdecznie witam naszych gości, profesor Magdalena Środa. Gorące brawa. Profesor Dobrosław Kot. Wybitni eksperci, znawcy problematyki, ale zanim przejdziemy do dyskusji, to tak jak zawsze mamy coś jeszcze w zanadrzu. Jorgos Skolias i Antoni Skolias. Jorgos jest Grekiem. Gorące brawa, proszę Państwa. Urodził się w Polsce, ale jest z pokolenia emigrantów greckich i cały czas kultywuje tą niesamowitą energię, za którą my z Piotrem też robiąc te spotkania filozoficzne ciągle tęsknimy i ciągle właściwie myślimy i napawamy się tym duchem greckim. Także bardzo jesteśmy szczęśliwi, że Jorgos dzisiaj go wniesie jakby też ciałem i głosem. To wspaniale, po grecku. Tak, i Jorgos sam powie, co to są za teksty, więc nie będziemy tego poprzedzać. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że Grecja dzisiaj dla mnie jest bardzo ważnym elementem tego spotkania. Mam takie osobiste wspomnienie. Mój pierwszy dorosły wyjazd do Grecji, miałem 40 lat. Pojechałem na własne urodziny, to było wspaniałe. I pojechałem do Pireusu, do portu bardzo zobaczyć. Bardzo po krakowsku. Ale posłuchaj, no tak, bo już się bardzo skrakowiłem. I był piękny napis na murze w porcie Refugees Welcome i wtedy mnie to bardzo poruszyło. Ogromnie mnie to poruszyło, bo miałem wrażenie, że to oddaje coś z tego, co w Grecji i antycznej, ale pewnie też współczesnej ciągle jest. I takim komentarzem do tego doskonałym są słowa Ireneusza Kani z wstępu, nie do tej najnowszej, ale poprzedniej edycji wierszy Kavafisa, gdzie napisał o Kavafisie, jego greckości, czy w ogóle o istocie greckości i czy jego związku z istotą greckości, nie tylko tą antyczną, ale również współczesną i ponadczasową, i że istotą greckości jest w dużym stopniu wychodźstwo. To znaczy, że w każdym pokoleniu Grecy muszą wyjeżdżać, muszą emigrować, muszą uchodzić z różnych powodów, prześladowań ekonomicznych, politycznych. I że w tym fenomenie jest coś bardzo, bardzo greckiego i być może właśnie stąd jest też jakieś w moim przekonaniu otwarcie tej mojej wymarzonej, wyimaginowanej duszy greckiej. Ale o tym pewnie jeszcze uda nam się porozmawiać. Tymczasem zapraszamy. Tak, ja też byłem, proszę Państwa, w Grecji, ale oszczędzę Państwu moje anegdoty i zapraszamy naszych gości, artystów. Kilka utworów, które zagramy, a szczególnie dwa, skomponowaliśmy do tekstów właśnie Konstantinosa Kavafisa. Pierwszy utwór pod tytułem Itaka mówi ogólnie o tym, że nie należy dochodzić celu, tylko należy do niego dochodzić. Czyli celu nie należy osiągać, tylko należy do niego dochodzić. Itaka. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσαι και γέρος πια να ράξει στο νησί. Πλούσιος μόσα κέρδισε στο δρόμο, μη προσδοκώντας που τι να σε δώσει αχ, η Ιθακή. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθακή, το φτάσιμον εκείνο προορισμό σου, αλλά μη βιάζεις το ταξίδι αχ, διολόγιο. Καλύτερα χρόνια πιο να διαρκέσει, καλύτερα
chrunia pola nad Jarkiesi. Και γέρος πια να ράξει στο νησί. Πλούσιος μόσα κέρδισες στο δρόμο. Μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Θακή. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να ράξει στο νησί. Πλούσιος μόσα κέρδισες στον δρόμο. Μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Θακή. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμον εκείνο προορισμό σου. Αλλά μη πιάζεις το ταξίδι διόλο. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Καλύτερα χρόνια πολλά να και καιρός πια να ράξει στο νησί. Ίσως πόσα κέρδισες, κέρδισες στον δρόμο. Μη προσδοκώντας πλούτη να σε oh.
καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Και καιρός πια να ράξει στο νησί. Ούσιος μόσα κερδίσεις στο δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Θάκη. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμον εκείνο προορισμό σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι πιο όλο. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Και γέρος πια να ρέξεις στο νησί. Πλούσιος μωσά και οδύσσες στο δρόμο, η προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει, να σε δώσει, να σε δώσει η Θάκη. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Mieliśmy zagrać co innego, ale zagramy co innego. W związku z tym, że mówimy o wiecznej podróży, więc odchodzimy od tego, co było ustalone. Είμαι ένα παιδί της νύχτας, ένας ήλιος μοναχός, μια φωνή μες στον αγέρα, ένα δάκρυ μες στο φως. Σ' αγαπώ, μα δεν θα έρθω να σου πω, γιατί το ξέρω. Σε αγαπώ, μα δεν θα έρθω, το φαρμακί θα σου φέρω. Από το παράθυρο μου πέρασε το καλοκαίρι, πέρασε και η χαρά. Πέρασε όλη μας η πίκρα, πέρασε όλη μας η αγάπη, πέρασε και η γη, καρδιά. Up.
φωτοπαρατηρώ μου. Πέρασε το καλοκαίρι, πέρασε και η Καραϊβς, πέρασε και η αγάπη, πέρασε και η πίκρα, πέρασε και η καρδιά. Είμαι ένα παιδί της νύχτας, ένας ήλιος μονάχο. Μια φωνή μες στον αγέρα, ένα δάκρυ μες στο φως. Σ' αγαπώ, μα δεν θα 'ρθω να σου πω, γιατί το ξέρω. Σ' αγαπώ, μα δεν θα 'ρθω το φαρμακί, θα σου φέρω. Dziękuję serdecznie. Kolejny utwór z płyty, którą nagraliśmy kilka lat temu, ze trzy chyba. Antosiu, tak? Która to płyta ukazała się pod tytułem Kolos. W związku z tym, że nagraliśmy ją w duecie, to tytuł jest bardzo adekwatny, prawda? Kolos. Kolos, czyli potężny skład. Kolejny utwór z tej płyty, Leonardo, czyli o człowieku, który nie ma domu, tuła się po świecie, nikt go na święta nie przyjmuje do swojego domu, chociaż na wielu stołach czekają nakrycia, talerze na ewentualnie gościa z zewnątrz. Nikt go nie przyjmuje, chociaż puenta jest taka, że szkoda, że go nikt nie przyjmuje, bo może to jest właśnie Chrystus. O mamo. Δεν έχει πασχολή να ρδω, δώρα κυρία κόκκινα αυγό, μόνο το κόκκινο κρασί, μες στο ποτήρι τη μισή. Χαρά στον έρμο και φτωχό, δεν έχει Πάσχα χολιναρδό. Χριστούγεννα στο Λιναρδό, Μάγιος δεν πέρασε από εδώ, μόνο η Μαρία με τρεις γιους αμυρωτούς, μικρούς Χριστούς και με ένα γερό μαραγκό. Χριστούγεννα στο Λιναρδό. You get go 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 go
Πρωτοχρονιά στου Λιναρδό, Μάγιο Βασίλη δε σωρώ, που δίνουν σονικέ καλά σ' αυτούς που ξέρωνε πολλά. Για βουναμά αβραχιόλια δυο, πρωτοχρονιά στου Λιναρδό. Δεν έχει σχολείο Λιναρδό κι ούτε έχει πάει σε σπερινό, μα ο ζητιάνος που θα έρθει να βρει φωτιά να ζεσταθεί. Ποιος είδε τάχα το Θεό, μπορεί και έναν ο Λιναρδό. Dziękuję. Wszystko ma swój koniec, więc i ten nasz występ pik też zmierza ku końcowi. Ostatni utwór, który chcemy Państwu zagrać z płyty właśnie Kolos, też jest do tekstu Konstantinosa Kavafisa i opowiada o tym, że pewna kobieta zwróciła się do obrazu Najświętszej Marii Panny z zapytaniem, czy jej syn, który wyruszył w morze na połów, wróci szczęśliwie do domu. Oczywiście obraz nic nie odpowiedział. Στα μάτι της πήρε ένα ναύτη, η μάνα του ανήξερη πιένει και αναυτή. Στην Παναγιά μπροστά ένα υψηλό κερί, για να έρθει γρήγορα ένα καλή κερί. Ακούει σοβαρή και λυπημένη, ξέροντας πως δεν θα έρθει πια ο γιος που περιμένει. Come on, 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 come on
Dziękujemy serdecznie. Antoni Skolias. Dziękuję. Jorgos Skolias. Upalimy się, proszę. Upalimy się ładnie. Ładna kultura musi być. Jorgos Skolias, Antoni Skolias. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wstępne dwa słowa, bo w jakiś sposób można powiedzieć, że ten tytuł dzisiejszego spotkania jest nietypowy dla naszych tytułów, jako wywoławcza pewna figura, która ma uruchomić wyobraźnię. Pomyślałem sobie, że właśnie dzisiaj miałem taki moment, że sam siebie zapytałem, dlaczego wszyscy jesteśmy uchodźcami. Pomyślałem także, że w tym tytule jest zawarty pewien od razu problem, który dotyczy tematu. Mianowicie ja mam wrażenie, że my jesteśmy w tej chwili zakładnikami pewnego obrazu publicystycznego, tego poważnego problemu społecznego. W gruncie rzeczy, który powoduje i ta dyskusja, która się toczy jakby publicznie, powoduje właściwie nieustające oddalanie się tej przestrzeni identyfikacji. Że my w gruncie rzeczy nie potrafimy tej figury, która jest w tym przerażającym obrazie uchodźcy, emigranta, tego wiecznego podróżnika, się do końca odnaleźć. Właściwie jest bardzo łatwa polaryzacja, sprawę się załatwia, są przeciw, są za i właściwie na tym poziomie dochodzi do zamknięcia tematu. Jest bardziej lub mniej emocjonalny. I my uruchamiamy ten temat po to, żeby sięgnąć po figurę trochę bardziej ogólną, można powiedzieć bardziej filozoficzną, próbując też w gruncie rzeczy odnaleźć się z własnym doświadczeniem i z jakimś już chyba szerszym trochę współodczuwaniem świata, ale wydaje mi się, że tutaj jest chyba jednak kwestia jakby identyfikacji i figury, która w gruncie rzeczy też o nas samych coś mówi, chociaż nie wszyscy się czujemy do końca imigrantami, a czy tak, no to zobaczymy. Oboje Państwo właśnie skończyli, kończą pisać książki na temat uchodźców i
miałem przyjemność we fragmentach poznać obie te publikacje, które to taka reklama, możemy oficjalnie tutaj zachęcić Państwa i zapowiedzieć, te pozycje ukażą się w tym roku w wydawnictwie Słowobraz Terytoria. I w książce Dobrosława Kota pojawia się taka teza, od której chciałbym zacząć, prosząc Was o zarysowanie problemu. Pojawia się taka teza, że kwestia uchodźców to nie jest tylko kwestia naszej mobilizacji, czyli tego, że powinniśmy pomóc, no bo to jest jasne. To nie jest, uchodźcy to nie jest jakiś problem, powiedzmy, społeczny, który trzeba rozwiązać, ale że uchodźcy to jest też, a może przede wszystkim, pewne pytanie, przed którym stajemy jako cywilizacja zachodnia, tu i teraz europejska. To jest, czyli krótko mówiąc, że przybywanie, dobijanie się uchodźców do bramy Europy dzisiaj coś mówi nam o nas. Coś mówi nam o nas, ujawnia coś z tego, kim i jacy jesteśmy, o czym być może niekoniecznie na co dzień chcemy wiedzieć. I chciałbym poprosić Państwa o odpowiedź na pytanie, co to jest, to co dzisiaj, o co pytają nas uchodźcy, co to jest to, co oni ujawniają dzisiaj nam na nasz temat. Pani profesor. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że moja książka jest znacznie szersza, bo ona jest o obcych w ogóle. Tych figur obcego jest bardzo wiele, uchodźcy jest jedną z nich. Bo jeśli rozpatrywać stosunek do uchodźców, to oczywiście jest właśnie stosunek do obcego. I ten obcy w polskiej rzeczywistości jest taką dziwną figurą, więc wrogą figurą. Zawsze się go określa pejoratywnie. I warto też zwrócić uwagę na to, że to nie jest figura, która nam się koniecznie uobecnia, bo jej nie musi być. Gdybyśmy tak bardziej publicystycznie podeszli do tego zagadnienia, to na pewno obcy jest jakby inkarnacją jednej z figur wroga. Wroga, który jest użyteczny politycznie. Obserwujemy rzeczywistość polską od wielu lat. To tych wrogów było kilku. Najpierw był gej, potem było bardzo tajemnicze gender. Jeśli Państwo pamiętają, gender prążyło nad Polską i u mnie w parafii na Mazurach, z którymi się bardzo identyfikuję, był taki duży napis: Matko Boska, chroń nas przed gender. I przychodziły do mnie różne osoby, pytając się, kim jest ten gender. Potem pojawił się uchodźca. Uchodźca się pojawił i figurował, chociaż tak naprawdę go nie było. Mało kto widział uchodźców oprócz przekazów telewizyjnych. No a potem pojawił się bardzo, bardzo tajemniczy LGBT, zamieniony wkrótce na ideologię LGBT. I mamy taką jedną odsłonę uchodźcy, który po prostu no, jest taką inkarnacją metaforyczną wroga, który akurat w kontekście, o którym mówię, jest po prostu figurą użyteczną politycznie. Zygmunt Bauman w kilku swoich przedostatnich książkach pokazywał takie radykalne zmiany, które mają miejsce w polityce i które polegają na tym, że dawniej polityk rozwiązywał problemy ekonomiczne i społeczne i starał się, żeby państwo miało charakter opiekuńczy, ale to się okazało być zbyt trudne, więc zajął się budową konsolidacji wspólnoty w obliczu wroga. Bardzo prosto jest zapewnić bezpieczeństwo, kiedy się stworzy jakiegoś wyimaginowanego wroga, przed którym władza obiecuje nas skutecznie chronić. Także ten problem imigrantów czy uchodźców jest bardzo złożony, jeśli spojrzymy na niego w takiej szerokiej skali, bo on jest po prostu polityczny i techniczny jakby. On jest związany z poważnym problemem społeczno-kulturowym, ale też tak naprawdę gdzieś głęboko jest to problem absolutnie fundamentalny dla antropologii, fundamentalny właściwie dla metafizyki. My nie potrafimy myśleć o świecie bez tych dualizmów, które nam ten świat porządkują. Jednym z takich dualizmów, a to nie są dualizmy równorzędne, to zawsze są takie dualizmy, w których jeden ma znaczenie dominujące, drugi jest mu podporządkowany, czyli właśnie swój i obcy.
jakbym znowu sięgnęła do bieżącej polityki, to zastanawiając się na przykład nad sukcesami rządzącej partii, powiedziałabym, że to nie jest polityka ekonomiczna, ani ta charytatywna, którą obserwujemy, tylko to jest odkrycie czegoś takiego, co stało się bardzo nośne, mianowicie takiej naszości. To jest naszość, która się pojawiła i zaczęła odgrywać dominującą rolę i ona zaczęła odgrywać tą dominującą rolę właśnie w kontekście zagrożeń obcymi czy innymi. Gdybym mogła powiedzieć o swojej książce, to ja zaczęłam się zastanawiać nad tą figurą obcego już dawno temu, kiedy ona nie była jeszcze tak popularna i kiedy problem uchodźców nie był jeszcze tak nabrzmiały. No i to jest taka książka, która zrodziła się z pewnej propozycji, którą dostałam wiele lat temu, wystąpienia w Istambule na wielkiej konferencji, kiedy to Turcja starała się bardzo intensywnie o przyjęcie w poczet krajów Unii Europejskiej. Ja miałam wygłosić taki wykład, zatytułowany był czy Europa jest gotowa na Turcję, czy Europa jest gotowa się otworzyć, czy jakoś tak. I pamiętam, że taki wykład oparłam na analizie takich fantastycznych, humanistycznych, europejskich wartości. Pokazałam, tak, nasza kultura jest wspaniała. Już Grecy stworzyli kategorię gościnności i to tak ją stworzyli, że ona właściwie odpowiada współczesnym modelom integracji europejskiej, bo podaję to za Julią Kristevą. Mówili o gościnności w taki oto sposób, że gościa należy przyjmować do domu, ale tak, żeby nie dawać mu własnych posiłków, tylko produkty na posiłek, tak aby mógł sam sobie zrobić to, co tak naprawdę lubi. Czyli nie dawać mu schabowego i kapuśniaku, to co my lubimy, tylko dawać mu produkty, żeby zachował swoją odrębność. Tym się różni asymilacja w Unii Europejskiej od integracji. Mówiłam o miłości bliźniego, mówiłam jeszcze o wielu innych wspaniałych wartościach, prawa człowieka, tolerancja, kategoria uznania. No i to był taki bardzo, można powiedzieć, taki bardzo optymistyczny wykład, ale też poproszono mnie, żebym powiedziała coś o wielkim wkładzie obcych w kulturę europejską, przede wszystkim muzułmanów. Oczywiście można to robić dzięki recepcji Arystotelesa i Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. Ale ja sobie myślałam, że może powiem coś o sobie samej, bo tak się składa, że mój dziadek z jednej strony jest Niemcem, mój dziadek z drugiej strony był Tatarem. Moja babka była pół Węgierką, pół Rosjanką, a druga babka chyba była rdzenną Polką, tak można powiedzieć. Więc można pokazać, że ta obcość jest w nas. Tak naprawdę w każdym z nas nie ma czegoś takiego jak pełna identyfikacja, czysta, jednoznaczna i tak dalej. No i właściwie te rozważania obcości jakby rozpoczęłam i zakończyłam krótką historią biograficzną. Natomiast kiedy podeszłam do tego problemu, no to zobaczyłam coś zupełnie innego. Mianowicie zobaczyłam, bo wstyd to powiedzieć, tak naprawdę wstyd to powiedzieć, ale też nikt na kursach filozofii, również tych, które ja prowadziłam kiedyś, nie zapoznaje się z problematyką kolonializmu i tego właściwie, co się działo na świecie dzięki czy poprzez Europejczyków od roku 1492. Wystarczy dotknąć książki Todorowa, żeby zobaczyć dzieje czy początki dziejów kolonializmu. I de facto, kiedy przez te 5 lat przeszłam przez lektury od Todorowa poprzez Fanona do Membe i jeszcze dalej, no to pomyślałam sobie, że my Europejczycy powinniśmy codziennie walić głową w ścianę, że jesteśmy Europejczykami, bo liczba krzywd i cierpienia, jakie wyrządziliśmy jako kultura, jest po prostu przeogromna. I oczywiście ta książka idzie w takim kierunku, żeby pokazać, że oczywiście mamy te pozytywne wartości, jesteśmy kulturą otwartą i wspaniałą, ale tak naprawdę potrafiliśmy z obcymi robić straszne rzeczy. Ja to dosyć skrupulatnie ujęłam w kilka takich punktów, które idą od piętna poprzez medykalizację, orientalizację,
to znana, rzecz jasna, Saida kategoria do eksterminacji. A potem zastanawiałam się, skąd się bierze nasza obojętność. W kolejnej części są te pozytywne wartości. To, co chcę tylko powiedzieć, że te pozytywne postawy i opis tych pozytywnych postaw zajmuje znacznie mniej miejsca niż opis tych negatywnych postaw wobec obcych. Więc ja myślę, że problem uchodźców i naszego stosunku do uchodźców, zwłaszcza polskiego stosunku, on jest wyjątkowo, wydaje mi się, dziwny i powierzchowny, dlatego że my ich nie widzimy, my ich widzimy tylko ich wizualizację. Oni są gdzieś daleko. Nawet komentarze, były takie dobre komentarze papieża na temat naszej obojętności, konieczności zaangażowania. To oczywiście w żaden sposób nie dociera. Takie wartości jak miłość bliźniego, mimo deklaracji, wydają się być zupełnie martwe. Ja mogę w nieskończoność mówić o tej książce, bo ją właśnie zakończyłam. Ona jest strasznie gruba. Będę ją teraz może skracać trochę przy pomocy redaktorek, ale może na tym skończę, bo okay. Pan jest od uchodźców bardziej. Dziękujemy za ten głos wprowadzający. Jak rozumiem, to tym chyba najistotniejszym, co nam mówią uchodźcy o nas, no to jest właśnie ta mroczna strona bycia Europejczykiem. Tak rozumiem pani wypowiedź. Jeśli mógłbym teraz ciebie, Dobrosławie, poprosić o wprowadzenie nas w tę problematykę właśnie od tej samej strony. Co mówią o nas i co ujawniają w naszym świecie przed nami uchodźcy? Dobry wieczór państwu. Więc ja bym zaczął może w tym miejscu, w którym pani profesor skończyła, to znaczy, że w gruncie rzeczy jeden z takich fenomenów związanych z uchodźcami jest to, że w gruncie rzeczy ich nie ma, oni są niedoświadczalni przez nas, prawda? Nie ma ich w miejscu, z którego uszli, bo oni opuścili jakieś miejsce, w którym byli u siebie i tam ich nie znajdziemy. Nie ma ich w miejscu, w gruncie rzeczy, gdzie są w drodze, bo się ciągle ukrywają, bo są tam nielegalnie albo w jakichś obozach przejściowych, próbują dążyć do tego lepszego świata albo świata, w którym po prostu życie jest możliwe, bo czasami uchodzą z miejsc, gdzie życie jest po prostu niemożliwe albo bardzo, bardzo ryzykowne. Ciągle ryzykując życie, próbują się przedzierać, więc w tych miejscach też ich nie ma. Tu ujawnia się takie bardzo ciekawe, wydaje mi się, i ważne znaczenie słowa tułać się, tułaczka. My na ogół myślimy o tym jako właśnie takim dążeniu z jakimś celem, ale bez możliwości realizacji. Natomiast gdzieś w polszczyźnie tkwi ten przekaz, że słowo tułać, powiązane słowem tulić, nawiązuje do ukrywania się, prawda? Znaczy tulenie dziecka to jest ukrywanie go przed niebezpieczeństwami. A więc tułacz to jest ten, który ciągle się ukrywa. I potem, kiedy przybywają już do Europy, prawda? Do świata zachodu, do miejsca, które jawi im się jako wybawienie, albo w każdym razie miejsce lepsze do życia, to też ich nie ma w gruncie rzeczy, dlatego że trafiają w jakiś rodzaj takiej pewnej prawno-politycznej niszy, gdzie w gruncie rzeczy nie są obywatelami. I tu dochodzi to bardzo, w tym miejscu ujawiają się, wydają się bardzo fundamentalne napięcia powiązane z uchodźcami i z tym, jak jesteśmy bezradni w naszym myśleniu, mimo tych wspaniałych wartości, które wypracowaliśmy. Ja teraz nie mówię o praktyce, prawda, ale o pewnych wartościach. Jak nawet na poziomie teorii te wartości są tutaj gdzieś bezradne, prawda? Dlatego że prawa człowieka dotyczą według najszczytniejszych założyć intencji ich twórców, dotyczą każdego człowieka, prawda? Mają chronić pewnych niezbywalnych praw każdego człowieka. Natomiast jak zauważa Hannah Arendt, one splotły się w praktyce z prawami obywatela. I jeżeli ktoś nie jest obywatelem, to mimo że dyskursywnie rozpoznajemy w nim człowieka, to na te prawa człowieka w praktyce nie zasługuje. To znaczy ja powiem, że nie tylko w praktyce, bo jeśli zobaczymy Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, tą francuską, to pierwszy artykuł mówi o człowieku, drugi mówi o ludzkości, trzeci mówi o ludzkości, czwarty już mówi o obywatelu. Mhm. I tak na dobrą sprawę okazuje się, że prawa człowieka ma ten, kto jest obywatelem. Tak, i to jest powiązane oczywiście z narodem, z państwem narodowym, z terytorium i nagle ktoś spoza terytorium nie należy do narodu, to mimo że oczywiście widzimy w nim człowieka, to te prawa człowieka są jakoś wobec niego bezradne i wszystko jest tu jakoś sztukowane, prawda? To znaczy sytuacja, kiedy ludzie, którzy nic złego nie zrobili, przebywają w obozie przejściowym, prawda? I to jest taki stan zawieszenia.
zupełna tranzytywność, przejściowość i prowizoryczne tej sytuacji. Czasami tkwią w nim w takich ośrodkach, prawda, przez całe lata. To jest sytuacja, która pokazuje naszą głęboką bezradność i to nie tylko bezradność na poziomie woli politycznej, na poziomie pewnej jakby jakiejś dysfunkcji etycznej, tylko na poziomie całego naszego myślenia o innym, prawda, który pojawia się i dopóki nie jest obywatelem, członkiem narodu, to wtedy te prawa jego są nie tylko mocno ograniczone, ale mówiąc delikatnie, znaczy mówiąc mocno tych praw gdzieś nie ma. Więc w gruncie rzeczy w tych wszystkich miejscach, i w miejscu uchodzenia, i w tej drodze, która jest tułaczką, i w miejscu dojścia, tego uchodźcy nie ma, prawda? Do tego dochodzi ten czas, o którym mówiła pani profesor, że większość z nas uchodźców nie napotyka, prawda? To jest problem, który jest gdzieś daleko, prawda? Są tworzone rozmaite widmowe zagrożenia, które się wiążą z stałym dojściem uchodźców, ale to nie jest tak, że ci uchodźcy gdzieś pomiędzy nami się znajdują i dla wielu Polaków przynajmniej, prawda? Bo mówimy tutaj o pewnej też specyfice polskiej. Oni są po prostu nieobecni, bo ich nie ma pomiędzy nami. I to mnie skłoniło do myślenia nad tą kondycją uchodźcy, który z jednej strony wydaje się radykalnie przeciwstawiony nam, gdzieś zakorzenionym mocno, zamieszkującym, będącym obywatelami, mającym te wszystkie prawa i tak dalej, ale z drugiej strony odsłaniający wydaje mi się bardzo uniwersalną kondycję człowieka w ogóle. Ja zdaję sobie sprawę, że ta teza, że wszyscy jesteśmy uchodźcami, jest mocno kontrowersyjna, bo ona może sugerować, że gdzieś tam próbuje się zniwelować różnice pomiędzy tym sytym Europejczykiem zamieszkującym, prawda, obywatelem, a postawionym w dramatycznych okolicznościach uchodźcą, który zostawił wszystko, co miał, prawda, i ryzykując życie próbuje gdzieś tam dotrzeć do jakiegoś lepszego życia, ale wydaje mi się, że to jest sytuacja, która zmusza nas do przemyślenia fundamentalnie tych najważniejszych kategorii, takich jak wspólnota, takich jak naród, takich jak terytorium, takich jak prawa, takich jak gościnność, wreszcie takich jak zamieszkiwanie. To znaczy wydaje mi się, że te wszystkie kategorie, jak postukamy w nie, przyjrzymy się analizom filozoficznym, które narosły przez wieki, one wszystkie nie radzą sobie z problemem innego, problemem uchodźcy, prawda? Więc to, co było gdzieś tam moją jakąś myślą przewodnią, to opukać te wszystkie główne kategorie z gościnnością, zamieszkiwaniem na czele, wspólnotą, żeby zobaczyć, co tak naprawdę nam mówią uchodźcy, o co nas tak naprawdę pytają. Bo jeżeli pozostajemy na pewnej płaszczyźnie, ja ją nazywam publicystyczną, nie dlatego, żeby ją deprecjonować, tylko tak się ten dyskurs rozgrywa, to jesteśmy w klinczu pomiędzy dwoma płaszczyznami. Mówiąc najprościej, polityczną, czyli jest jakiś problem polityczno-społeczny do rozwiązania, bo jest jakaś duża grupa, liczna uchodźców, prawda, i no, państwa Europy muszą jakoś sobie z tym poradzić. Drugi problem to jest problem etyczny, czyli ratowanie tego konkretnego człowieka, który tonie w Morzu Śródziemnym, mówiąc jakby sprowadzając do takiego obrazu bardzo znanego. I tutaj pomiędzy tymi dwoma dyskursami trudno znaleźć jakąś drogę porozumienia, prawda, bo jeden idzie w jednym kierunku, drugi w drugim. Więc ja poszukuję w tych obszarach, które są być może pustkowiami, ja mam tego świadomość, ale poszukiwania tego, co musimy zmienić w naszym myśleniu, żeby być gotowi na przyjęcie uchodźców, nie tylko w sensie etycznym i politycznym, ale w takim sensie najgłębszym trochę nawet, metafizycznym, to znaczy, że nasze kategorie są po prostu niewydolne i kryzys, który nazywany jest kryzysem uchodźczym, jest również kryzysem naszego myślenia. Kryzysem naszego myślenia, bo jesteśmy bezradni, tak jak prawa człowieka, prawda, są tutaj bezradne wobec tej sytuacji innego. Więc to wszystko, wydaje mi się, wymaga jakiegoś gruntownego przemyślenia. A to nie jest trochę tak, że w związku z tym całe to dobro cywilizacyjne, które mamy, i prawa człowieka są właściwie pewnym surogatem albo rodzajem tak naprawdę takiego trochę środka, który pozwala nam czasami spojrzeć w lustro i poczuć się lepiej, że w gruncie rzeczy nasza tożsamość jest jednak tożsamością bardziej barbarzyńską niż się wydaje. No, że ten system, to co pani mówi, że ten system w gruncie rzeczy z całym tym aparatem wartości w gruncie rzeczy jest jakby też świadectwem pewnego kłamstwa obecnego w naszej kulturze. I teraz nagle pytanie jest, co jest prawdziwsze i w jaki sposób my się w tym odnajdujemy, bo dla mnie nie jest to takie wcale proste i chyba nie jest aż tak ciekawe, żeby się ustawić w takiej perspektywie na przykład tylko i wyłącznie krytycznej w stosunku na przykład do pewnych postaw, tylko ja cały czas poszukuję i mam jakąś głęboką w sobie potrzebę nawet empatii i zrozumienia tego barbarzyństwa, to znaczy na czym polega to, że ono się rzeczywiście
staje czymś autentycznym, bardzo dominującym, że mamy jakiś rodzaj rozdźwięku pomiędzy jakimś rodzajem doświadczenia, a tym, w jaki sposób meta językowo właściwie tłumaczymy samych siebie, mając absolutnie, moim zdaniem, to jest bardzo jakiś chyba mocny obraz za sobą historię Europy, która jednak zbudowała swoje bogactwo i swoje te wspaniałe wartości na przerażających jednak, dominujących kolonizacyjnych gestach czy mordach nawet. Nawet ta część, w której pokazuje te negatywne, mordercze postawy, zatytułowana jest My barbarzyńcy, my Europejczycy barbarzyńcy, jak mówię, ona jest znacznie większa. Znaczy, ja myślę, że problem uchodźcy to jest taki problem trochę, to jest taka figura jakby krańcowa, bo ta obcość, znaczy ja w ogóle odróżniam kategorię obcego od kategorii innego, zresztą za Platonem w pewnym sensie. On odróżniał dwa rodzaje wrogów. Właśnie tych, którzy są z zewnątrz, którzy są atopiczni jakby spoza, i tych, którzy są wewnętrzni. Bo to, o czym mówimy, czyli te negatywne postawy wobec inności w ogóle, je można rozłożyć na pewnej skali, prawda? Obcy to są ci, których Arystoteles nazywał barbarzyńcami. A to są dzicy, to są niewolnicy traktowani jako przedmiot. To są uchodźcy, to są ci, którzy pochodzą skądś i mówią niezrozumiałym językiem, jak to było dawno. Natomiast mamy też innych, czyli w ramach stratyfikacji społecznej mamy te grupy, które nie zajmują hegemonicznej, definiującej jakby role społeczne pozycji. Kobiety, gejów, LGBT właśnie. Tak, mamy też również takie postacie graniczne Żydów, Cyganów, którzy są trochę obcymi, a trochę innymi. To oczywiście zależy. Więc te nasze negatywne postawy, dzisiaj można zobaczyć je w taki dosyć przejrzysty sposób właśnie w stosunku do uchodźców, ale tak naprawdę to są postawy wobec różnych obcych, którzy w różnych epokach pojawiali się jako ci, którzy byli rewersem naszej tożsamości wspólnotowej. Bo o ile inność ma charakter indywidualny, ja jestem inny wobec ciebie i jeszcze kilku innych osób, rzecz jasna, o tyle obcość jest zawsze związana z tożsamością zbiorową. To nie my, ci oni to nie my. Oni nam zagrażają, oni są spoza, oni są inni, oni zgwałcą nasze kobiety i tak dalej, i tak dalej. Bo proszę zwrócić uwagę, że po prostu ten zlepek, on jest propagandowy, rzecz jasna, ale nie tylko propagandowy, ten zlepek uchodźca-terrorysta w polskiej publicystycznej sferze funkcjonuje w sposób absolutnie automatyczny, prawda? Jak uchodźca, to wiadomo, że ma określony kolor skóry, wiadomo, że jest muzułmaninem i wiadomo, że jest terrorystą. Bardzo łatwo politykom robić te zlepki. To się udaje właściwie wszędzie na świecie, ale ta łatwość jest właśnie konsekwencją tego, że my nie potrafimy określać samych siebie bez tego, co nami nie jest. Bardziej łagodny sposób, jak i w sposób bardziej radykalny. Właśnie uchodźca jest jedną z takich bardziej radykalnych figur, ale też proszę pamiętać, Żyd według mnie jest taką figurą, która jest źródłową figurą dla większości postaw ksenofobicznych. Nie potrafię tego do końca uzasadnić teoretycznie, ale takie mam wrażenie, że właśnie antysemityzm tkwi u podstaw, u źródeł, w każdym razie w naszym kręgu kulturowym, postaw wrogości wobec obcych. No więc jest to problem, jak mi się wydaje, bardzo złożony. Natomiast z uchodźcami ja myślę, że najprościej i to jest chyba najbardziej skuteczny argument w ramach takich rozmów popularnych. Mówię, wystarczy, że nam się temperatura obniży albo podniesie o kilka stopni i będziemy uchodźcami. Będziemy albo szukali ciepła na południu, albo warunków do życia na północy. Niewiele trzeba i zdaje się, że w tej chwili ta groźba, która jeszcze kilka lat temu była kompletnie nierealna, w tej chwili staje się całkiem realna. Więc jakbym miała oddziaływać empatycznie, to bym powiedziała właśnie, może nie jesteśmy wszyscy uchodźcami, bo na razie świetnie się mamy w naszej umiarkowanej Europie, ale za chwilę możemy się nimi stać.
stara się wejść w tę rolę. I też rzeczywiście tak jest, że te wartości europejskie, no prawa człowieka to jest, no to jest wyjątkowo, wydaje się, coraz bardziej to widać, marna kategoria. Marna kategoria, bo nawet nie wobec uchodźców, którzy nie mają żadnych praw, nawet nie wobec imigrantów, których po prostu się eksploatuje i mają prawa do pracy, ale już nie mają na przykład prawa do założenia związków zawodowych i różnych innych praw, szeroko rozumianych praw człowieka. Ale też jak zobaczymy ich historię, to nawet dzisiaj prawa człowieka nie obejmują do końca praw kobiet, bo kobieta ma mniej praw niż mężczyzna. Wzruszamy się, i piękna była pieśń o Itace, jak również książka Czarka Wodzińskiego i świetna, świetna proza Jacques'a. Przyniosłem, dlatego pani do tego Jacques'a nawiązuje. Derrida o gościnności nieskończonej, z której obficie czerpie, zresztą Czarek też. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, nie wiem, czy państwo kiedyś widzieli ten dystans między domniemaną Troją a Itaką. No naprawdę, to jest po prostu na 3 tygodnie podróży. Albo trochę więcej. Odyseusz podróżuje 20 lat. Proszę sobie wyobrazić jakąkolwiek kobietę, która zmierza do męża bardzo krótki odcinek przez 20 lat. Czy ona stałaby się bohaterką kultury? Albo czy mogłaby uosabiać egzystencję ludzką, celu, który jest nieosiągalny? Ona tam siedziała i wiernie na niego czekała. Więc jak całą filozofię i literaturę przejdzie się z takim genderowym jakby spojrzeniem, no to nagle się okazuje, że ta kultura się tak naprawdę trochę rozsypuje i nagle ta binarność staje się bardzo widoczna. No i pojawia się takie pytanie, dlaczego jeden z tych członów jest zawsze członem zależnym od tego, który dominuje. Ja muszę powiedzieć, że ja mam teraz kłopoty po przejściu przez teksty kolonialne jakby. Ja mam teraz kłopoty z czytaniem na przykład filozofów oświeceniowych. Teraz jest taki czas, że z moimi studentami robimy Johna Stuarta Milla, robimy Locke'a, robimy Jana Jakuba Rousseau. To jest akurat ten odcinek historii, oświecenie, Voltaire. To jest największa ekspansja kolonialna krajów anglosaskich, ale również Francji. Największa ekspansja. Stamtąd, z tego łupiestwa, bierze się ogromne bogactwo. I taki John Locke, którego zapewne drugi traktat o rządzie wszyscy państwo znają, albo Jan Jakub Rousseau, który swoją mowę społeczną zaczyna od znanego zdania: wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Oni wszyscy nie tolerowali niewolnictwa, to mało powiedziane. John Locke pisał konstytucję dla Karoliny Północnej i był ministrem do spraw kolonii, gdzie absolutnie uzasadniał niewolnictwo. Jacy wszyscy ludzie. W gruncie rzeczy to jest dosyć upiorne, że właśnie o epoce oświecenia, która wydaje się taka racjonalna, która wydała tę deklarację, rewolucję, egalitaryzm w różnych formach epistemologicznej, politycznej, moralnej i tak dalej, że właśnie wtedy mamy do czynienia z tą największą, najbardziej haniebną ekspansją Europejczyków, w tym na przykład z owym Johnem Lockiem, jednym z nielicznych kapitalistów wśród filozofów. No ale o tym się nie mówi, o tym się jakoś nie pisze. Więc jak się czyta filozofię, znając genderową historię, czyta się Arystotelesa, który, jak wiadomo, nam definiuje kategorię człowieka poprzez kategorię logosu i mowy, ale specjalnie nie zadaję sobie pytania, dlaczego to kobiety nie uczestniczą w prawach, skoro mówią, tak jak wiedział Arystoteles. Tak z drugiej strony, jak się przechodzi przez historię filozofii, znając historię kolonializmu, to jakby wiarygodność tego, co wielkie w kulturze europejskiej, trochę traci na znaczeniu. Okej, ale można by było postawić tę kwestię trochę inaczej i powiedzieć sobie, że wielkość Europy nie polega na tym, że wszystko w niej było okej, że nie było tych wszystkich zaniedbań czy błędów, czy no nie wiem jak to nazwać, w każdym bądź razie tych zjawisk, o których pani mówi. Ale że wielkość Europy mogłaby polegać na tym, że jednak jesteśmy w jakimś procesie, tak, uwzględniania stopniowego, prawda, uwzględniania praw kobiet, praw dzieci,
praw osób niepełnosprawnych, że ten ruch się dokonuje i że również ci oświeceniowi myśliciele, chociaż zaczynali w jakimś, na jakimś etapie bardzo, że tak powiem, jeszcze z naszej perspektywy patrząc prymitywnym, to że jednak jakąś cegiełkę dołożyli i że jest ta akumulacja. I teraz proszę mi pozwolić dokończyć, dobrze? Holokaust. Proszę mi właśnie pozwolić dokończyć, tak? Znaczy, bo można tak spojrzeć na historię Europy, że to jest to stopniowe, prawda, otwieranie się na inność. I tak wielu, myślę, ludzi chce patrzeć na Europę. Z drugiej strony, to właśnie to, co pani powiedziała. Wodziński w tej książce zaczyna taką bardzo przejmującą frazą, że jesteśmy cywilizacją, która oparta jest na eksterminacji innego. No i ma oczywiście na myśli Holokaust, tak? Znaczy, że to, co się dokonuje w historii Europy, pozornie wygląda jako coraz większa inkluzywność, coraz większe otwarcie, natomiast w wydarzeniu Holokaustu okazuje się, że to jest tylko zewnętrzny sztafaż, że tak naprawdę głębiej jest coraz większa ksenofobia, coraz większe wykluczenie, że w tych hasłach oświeceniowych, ale może też w tych hasłach feministycznych, dlaczego nie, że w nich ta deklaratywna otwartość, ona skrywa tak naprawdę coraz większą wrogość, niechęć i zamknięcie. Więc chciałbym spytać was o to, jak to tak naprawdę jest z Europą dzisiaj? Czy my jesteśmy w ruchu rzeczywiście wychodzenia ku inności, co deklaratywnie gdzieś się, prawda, ciągle unosi, czy też jesteśmy wciąż na fali tego aktu założycielskiego, jakim jest wykluczenie inności, dobrosławie. Znaczy, ja myślę, że tutaj odpowiedzią nie jest rozstrzygnięcie na zasadzie albo, tylko to, co powiedziałeś, jest ujawnieniem tego fundamentalnego napięcia Europy, prawda? To znaczy, tu się ujawniają się te dwa kierunki, prawda? Z jednej strony otwartość niektórych, z drugiej strony jakby zamykanie się innych, prawda? I to, że dochodzą one do głosu, prawda? I w tak potężny sposób dają o sobie znać, no pokazuje, że to jest być może najważniejsze napięcie, z jakim mamy do czynienia w ogóle, prawda? Które potem emanuje rozmaitymi protestami politycznymi, historycznymi i tak dalej, prawda? To znaczy, że to nie ma jednej odpowiedzi, jaka jest Europa, tylko Europa właśnie jest taka, to znaczy jest ufundowana na tej fundamentalnej aporii, tej wielkiej dwuznaczności innego, którego z jednej strony jakoś chcemy włączyć, a z drugiej strony go eksterminujemy, prawda? Te wszystkie mechanizmy eksterminacyjne, używam świadomie tego słowa, ale nie mając na myśli tylko eksterminacji tej ostatecznej, prawda, czyli pozbawiania życia, one są bardzo precyzyjnie skonstruowane, prawda, to znaczy one się odwołują do pewnych wartości, pewnych norm, prawda, one próbują zachować pewne pozory, to co zauważa na przykład Agamben, prawda, że prawem w III Rzeszy było, że przed wysłaniem Żydów do obozów zagłady pozbawiono ich obywatelstwa. To znaczy oni nie byli obywatelami Rzeszy, prawda? To znaczy to się dokonywało w ten sposób, że zostali pozbawieni formalnie obywatelstwa i wtedy jakby dokonywała się eksterminacja nie wiadomo na kim, prawda? To znaczy nie wiadomo na kim w sensie formalnym, prawda? Czyli z jednej strony jest pewna idea obywatelstwa, która coś daje, a z drugiej strony można ją ustawowo czy urzędowo decyzją, prawda, urzędnika odebrać i wtedy jakby już dochodzi wolą do głosu. Proszę? Wolą polityczną. Wolą, prawda? Polityczną odebrać, prawda? I wtedy jakby wtedy dochodzi do tego, czego dochodzi, prawda? Więc jakby tu wydaje mi się, jakby to napięcie jest nierozstrzygalne i chyba byśmy zafałszowali, no bardzo byśmy poszli w jednym lub drugim kierunku. Można mnożyć przykłady po jednej i po drugiej stronie oczywiście. Dobry przykład tego napięcia właśnie, ja tego nie podaję teraz w kontrze do tego, co powiedziała pani profesor, ale jest Kant, prawda, z tej samej epoki, o której pani mówiła, kiedy on mówi o gościnności, to widać u niego to napięcie. On mówi o gościnności, że jest tym fundamentalnym, wyraz od fundamentalnego prawa, że każdy ma prawo mieszkać i przebywać gdzie chce, wybrać sobie miejsce, tam odwołuje się do tego powszechnego zamieszkiwania ziemi i tak dalej, ale w pewnym momencie się powstrzymuje, bo uświadamia sobie, że gdyby sformułował na tym ogólnym, swoim kantowskim poziomie prawo, że każdy może mieszkać tam, gdzie chce, to i on o tym sam pisze, to nie jest interpretacja późniejsza, to jest w jego tekście. On mówi, że to wtedy by uzasadnił kolonializm i ekspansję, które są niemoralne i złe, prawda? To znaczy, że jeżeli pozwolić na to, że każdy może mieszkać gdzie chce, to jest danie zielonego światła najeźdźcom, prawda? I on się odwołuje do konkretnych przykładów ekspansji europejskiej, wtedy już bardzo zaawansowanej którą już wtedy niektórzy tego nie dostrzegali albo nie chcieli dostrzegać, a niektórzy jak Kant dostrzegali ciemne strony, prawda,
tego wszystkiego. I ostatecznie ta jego prawo gościnności jest głęboko kulawe, można powiedzieć, w takim sensie, że jest rozdarte pomiędzy tym, jest ograniczone tym, że nikt nie może wprawdzie mieszkać. Prawo gościnności nie oznacza prawa do zamieszkiwania, co jakby daje barierę najeźdźcą, ale z drugiej strony nie można nikogo wydalić z kraju, jeżeli w miejscu jego, z którego przyszedł, grozi mu śmierć. Więc no i w gruncie rzeczy możemy znaleźć masę przypadków, gdzie i uchodźca jest dokładnie pomiędzy tym i tym, prawda? Nie może się osiedlić, a z drugiej strony nie można go wydalić, prawda? No, czyli jest w tym obozie przejściowym, jakkolwiek nazwiemy. Ja używam kategorii obozu przejściowego nie jako konkretnej instytucji, która ma umocowanie prawne, tylko tę pewną metaforę miejsca, które jest, prawda, tym przejściem pomiędzy de facto światami, granicami i tak dalej, prawda? Czyli Kant jakby widząc to napięcie, no nie może go rozstrzygnąć i jego prawo gościnności jest jakby wyrazem tego napięcia i brakiem możliwości poradzenia sobie z nim jakoś tam gdzieś. To, co napisał Kant, znajduje się w tej chwili w różnych deklaracjach, także to jest naprawdę współczesne. Ale z pewnego punktu widzenia, ja mam takie, przepraszam, że tyle mówię o sobie, ale jak zacznę mówić o tej książce, to nigdy nie skończę. Ja mam takie doświadczenie, bo przed chwilą, znaczy przed rozpoczęciem zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, że może grzeszną jest rzeczą teoretyczna dyskusja, że tak naprawdę nie trzeba gadać, tylko trzeba ruszyć i pomagać. Ja sama nie, ale mój mąż. Mój mąż, który jest pisarzem, przyjaźni się z Czeczenami. Poznał ich na dworcu centralnym, zaprosił do domu. To była cała rodzina. Mieszkali u nas, a powiem Państwu, że moje mieszkanie to jest 40 metrów. I myśmy im jakoś pomogli. Potem mieszkali na wsi, potem pojechali do Niemiec. W Polsce mogli się znaleźć w ośrodkach zamkniętych, gdzie byli absolutnie odizolowani od świata, od jakichkolwiek możliwości pracy. Znaleźli się w Niemczech, co nie jest takie trudne, i po 3 latach pobytu tam, w obozie dla uchodźców, ale otwartym, zyskali prawo do pobytu, uczą się języka niemieckiego i wchodzą w tamtą społeczność. Znaczy, to jest taki przykład, że można komuś pomóc. Niestety na gruncie naszych rozstrzygnięć politycznych to jest de facto niemożliwe w tej chwili, ale są kraje, które jednak z trudem, ale asymilują, bo to nie jest integracja, to jest asymilacja obcych. Ja myślę, że to jest jakiś kierunek i to jest kierunek, oczywiście Państwo mogą powiedzieć mi, że Niemcy doskonale wiedzą, że do roku, nie wiem, 2025 muszą mieć 2 miliony więcej ludzi do pracy, bo akurat tam się antycypuje, co się będzie stało z rynkami pracy przy współczynnikach demograficznych. U nas się tego kompletnie nie robi. Więc być może ma to swój podtekst czysto ekonomiczny, ale można pokazać, że jednak taka droga jakaś jest. I może powinniśmy tą drogą pójść, czyli po prostu zainteresować się tymi uchodźcami, a potem umożliwić im przejście do krajów, gdzie ich życie stanie się bardziej normalne. To jest oczywiście kropla w morzu jakichkolwiek potrzeb. Ja nie jestem oczywiście tak negatywnie nastawiona do tej kultury, bo to jest fajna kultura, pełna dobrobytu, ja się w niej dobrze czuję i bardzo dobrze czuję się w Europie, chociaż ostatnio rozmawiając z jednym z filozofów francuskich na temat tego, że być może możliwa jest ekstensja praw obywatelskich, o ile zniesiemy kategorię państwa narodowego, no to oburzenie było tak wielkie, że po prostu nawet nie odpowiedział na to pytanie. Zniesienie państwa narodowego jest czymś niemożliwym dla Francuza na przykład. A myślę, że to jest właściwie jedyny kierunek. Ale w filozofii, bo jesteśmy na wyższym poziomie, główną przeszkodą w ekstensji tych różnych wartości, które otwierają się na obcość, jest według większości bardzo współczesnych filozofów kategoria podmiotu. Kategoria podmiotu albo kategoria wspólnoty właśnie, a być może również kategoria etyki. I widzimy taki ruch. Agamben tu jest pewnym przykładem, ale pewno lepszym jest, nie wiem, Foucault albo Braidotti, albo jeszcze kilka innych, albo Esposito, jeśli chodzi o wspólnotę. To znaczy, to co jest przeszkodą, to ta nasza podmiotowość, która jest zamknięta, męska, hegemoniczna, racjonalna, jednym słowem reprezentuje ten jeden biegun tych wielu dualizmów, na których budujemy naszą wizję świata. Że ten podmiot trzeba, tak jak mówi moja ulubiona filozofka Judith Butler, trochę upłynnić, że trzeba go uczynić bardziej nomadycznym, że on musi być bardziej cielesny, on musi być bardziej relacyjny, on musi być bardziej emotywny. Bo przecież w naszej kulturze
kulturze oświeceniowej ceni się przede wszystkim rozum i racjonalność. Że trzeba przełamać te binarne kategorie, bo wiemy oczywiście doskonale, że została ogłoszona śmierć podmiotu przez Michela Foucault. Jak powiedział niedawno Szymon Wróbel, jeszcze nigdy nie było tak owocnej śmierci. Ile się na tej śmierci podmiotu zaczęło budować nowych koncepcji. Więc ja myślę, że to też jest taka droga, żebyśmy przestali pojmować się w kategoriach istot racjonalnych, istot, które są męskie albo inne niż męskie, w kategoriach tych, którzy hegemonicznie decydują o tym, jak powinien wyglądać świat. Jednym słowem, żeby zmienić najpierw nasze myślenie, jak powiedziała bardzo ładnie Olga Tokarczuk w swoim świetnym wykładzie noblowskim, wyobrażenie sobie czegoś jest pierwszym krokiem do istnienia. Wyobrazić sobie świat z trochę inną antropologią i z inną koncepcją wspólnoty. I to jest oczywiście to, co my filozofowie bardzo lubimy, bo fajnie jest czytać Esposito, czy fajnie jest czytać Judith Butler. Pytanie, jak to przełożyć na praktykę. No ja myślę, że też są takie propozycje filozoficzne, że jednak musimy, to Bauman napisał gdzieś taki dobry tekst, on dużo dobrych tekstów napisał, taki dobry tekst, że musimy porzucić etykę powinności i przejść do takiej etyki emocji albo zdrowego rozsądku. Żeby mniej myśleć o innych w kategoriach norm, które są zbudowane na naszej wspólnocie, a bardziej myśleć w kategoriach empatii, troski, solidarności, jednym słowem tych czynników emotywnych, które łączą nas z innymi, bo przecież nawet jak sięgniemy do chrześcijańskiej miłości bliźniego, o czym też przypomniał mi Jarosław Kaczyński, również w swoim dyskursie o uchodźcach. Muszę powiedzieć, że to jest kopalnia po prostu przykładów wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Otóż on powiedział, że jeśli chodzi o uchodźców, to nie ma co specjalnie czynić ich przedmiotem troski, ponieważ najpierw przedmiotem troski musi być rodzina, potem bliscy, potem kompatrioci. Bo istnieje ordo caritas. I rzeczywiście, jak sięgną Państwo do Tomasza Zakwinu, podstawowego dzieła De Caritate, o miłości bliźniego, tam wyraźnie jest kategoria ordo caritas. Ta miłość bliźniego, która wydaje nam się taka uniwersalna tak naprawdę, dotyczy albo chrześcijan, albo tych, którzy są gotowi przejść na chrześcijaństwo. A wszyscy inni są pozostawieni jakby na zewnątrz. I to ordo rzeczywiście buduje pewien porządek. I tak mamy właściwie z każdą wartością. Ale można budować jakieś takie postawy, nawet nie wartości, które są związane z emocjami, gdzie to ordo jest mniej widoczne. I właśnie pojęcie troski albo pojęcie solidarności wydają mi się tutaj bardzo ważnymi. Ja bym może powiedział tak też, że mi się bardzo podoba ten anarchistyczny obraz, bo to jest anarchizujące myślenie, w którym my rzeczywiście tą płynność wprowadzamy jako pewien rodzaj wirusa, który rozsadza system tak naprawdę. I to jest chyba jedyny sposób, który pozwoli trochę zdekonspirować zafałszowanie systemu, który nieustająco próbuje tak komplikować regulacje, żeby w gruncie rzeczy i tak władza była na górze i zawsze decydowała, czy postanawiała to, co chce. Znaczy to wszystko jest po prostu w jakimś wielką jakąś chmurą, bardzo często skomplikowaną, która wygląda jako pewien rodzaj porządku, drogi prowadzącej w jasnym, wyraźnym kierunku, ale tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie i w gruncie rzeczy i tak despota decyduje, czyli ten, który chce mieć władzę. I ten rodzaj myślenia jest w ogóle rzeczywiście blisko pewnej filozoficznej postawy. Tu można się zapytać o Odysa trochę, bo mamy do czynienia z czymś, co nazywamy konfrontacją z rzeczywistością. Trochę pozasystemową. Znaczy, coś jest takiego w tym, że rzeczywiście ciekawość, empatia, jakby wyciągnięcie ręki do drugiego bez tak zwanego tego całej poprawności systemowej i tak dalej, powoduje, że rzeczywiście wydarza się jakiś rodzaj prawdziwego doświadczenia. Znaczy, że ja mam wrażenie, że my funkcjonujemy jakby w kulturze, która nieustająco próbuje robić jakiś bufor przeciwko jakiemuś doświadczaniu życia realnego, że ona po prostu nieustająco próbuje zafałszować nam relacje. I potem to dochodzi do paranoi. Potem mamy kogoś, kto głośno krzyczy
radykalnym, na przykład prawicowym głosem, nie dlatego, że ma radykalne prawicowe poglądy, ale tak naprawdę, że nie może znieść pewnego rodzaju zafałszowania narracji, która dominuje w danym momencie na przykład, albo nie może się przez nią przebić, że w gruncie czasami krzyk, który nazywamy radykalnym prawicowym, przykładowo to jest absolutnie, jest w gruncie rzeczy jak mi najbardziej krzykiem o jakiś rodzaj autentyzmu po prostu i ekspresji, czy znalezienia kanału dla swojej własnej emocji, która się nie jest w stanie zrealizować, czy znaleźć po prostu w pewnym systemie, w którym funkcjonujemy. I to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe i ten powrót w ogóle do Odysa, bo ty się w ogóle posługujesz figurą Odysa. Ja uważam, że ona jest bardzo ciekawa. Poza tym jest też to ciekawe zderzenie Penelopy i Odysa. Ale Odysa, który w gruncie rzeczy jest w kondycji uchodźczej, tak czy inaczej, bez względu na to, że dąży do jakiegoś kierunku, ale jest i w gruncie rzeczy się konfrontuje z rzeczywistością za każdym razem. Znaczy jest coś takiego niesamowitego w tych potworach, ale jest też w tym jakaś taka otwartość i taka jakby taka miara kondycji ludzkiej, która się kształtuje też w konfrontacji, to znaczy w czymś, co jest bardzo konkretne, co nie zafałszowuje, że chaos jest elementem porządku, porządek jest elementem chaosu, że chtoniczna siła jest czymś, co jest doświadczeniem realnym, a nie jest czymś, co jest wykluczone, prawda, i co próbujemy zamknąć. Znaczy, nie wiem, próbuję stworzyć jakąś taką trochę eseistyczną myśl, ale mnie zainteresowało to. Mógłbyś coś o tej w ogóle figurze Odysa, która się pojawia w tym twoim dyskursie, więcej powiedzieć, dlaczego ona się tam pojawiła? Jak ją rozumiesz? No zwłaszcza, że można, wejdę tylko w słowo jednym zdaniem, no oczywiście można by było wytoczyć szereg argumentów za tym, że Odys nie był uchodźcą, no bo w końcu był zwycięzcą, był triumfatorem, wiózł łupy, wracał do domu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Miał w sobie wiele takich rysów, które na pierwszy rzut oka mówią, że jest wręcz przeciwnie, tak? Znaczy, ale jednak bronisz tego związku, czy pewnej podobieństwa, czy paradygmatyczności figury Odysa jako czegoś, co pozwala fenomen uchodźstwa rozumieć. Więc tak dokładam trochę do tego pytania i prosiłbym o komentarz. Znaczy, to jest tak, że ja wychowany tak filozoficznie na filozofii dialogu byłem też wychowany na takim przeciwstawieniu, które daje Lewinas, że Abraham jest tym prawdziwym uchodźcą, który wyrusza w nieznane, a Odys w różnej rzeczy wraca do ciepłego domku i jest tylko w drodze, wyszedł z jednego miejsca, wraca do tego samego miejsca, gdzie tu mowa w ogóle o tułaczce. Upraszam teraz, oczywiście to Lewinasowi służy to do zbudowania tych przeciwstawienia kategorii potrzeby i pragnienia, przeciwstawienia kultury greckiej i kulturze biblijnej i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę w to wchodzić, ale zawsze mi się ostrość tego przeciwstawienia nie podobała. Znaczy czułem, że tutaj jest coś nadużyte intelektualnie i jakaś moja lektura Odysei szła w tym kierunku, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest z Odysem. Odysse jest bardzo ciekawa postać, bo z jednej strony wyrusza spod Troi jako zwycięzca z wieloma na czele flotyli wielu statków, z łupami, niewolnikami, których zdał pod Troją i tak dalej, i tak dalej. I potem to wszystko traci sukcesywnie, prawda? Moment, kiedy on de facto podejmuje decyzję, żeby wrócić do domu, to jest moment po już wieloletnim pobycie na wyspie Nimfy Kalipso, kiedy on, siedząc na skałach nadmorskich, patrząc na morze, nagle uświadamia sobie, że on nie chce tego wszystkiego. On nie chce być tym triumfującym bohaterem mitycznym, nie chce nieśmiertelności, nie chce tego nieprzemijającego piękna swojego i Kalipso i wybiera Penelopę, o której mówi do Kalipso, wiem, że ona jest pewnie brzydsza od ciebie, wiem, że ona umrze, ja też wybierając ją umrę, ale dopiero wybierając śmiertelność i takie życie doczesne z wszystkimi jego troskami, w tym momencie zaczyna się jego powrót i wtedy opuszcza wyspę Nimfy Kalipso i w dość krótkim wtedy już czasie z perspektywy tej dziesięcioletniej prawie tułaczki na tę Itakę trafia, prawda, bo po kilkudniowej żegludze dociera do wyspy Faków, a potem ląduje na Itace parę dni później. Więc to jest ten moment, kiedy on wychodzi z mitu, opuszcza dlatego to jest nam bardzo bliski bohater, wydaje mi się, bo o ile inni bohaterowie greckiej mitologii są dalej zakorzenieni w micie i podlegają tym wszystkim mitycznym prawom i tak jest z wszystkimi właściwie bohaterami Iliady, o tyle Odys jest tym, który się wysmykuje z mitu. On się wysmykuje z mitu i koniec końców można powiedzieć, że on nie wraca na tą samą Itakę, bo on wyruszał z niej jako heros na wielką wojnę, ostatnie starcie ludzi i bogów, a wraca jako śmiertelnik, który zakończy swoje życie w zupełnie normalny, zwykły sposób, nie taki jak napisałby mu scenariusz mityczny. Więc mi się dokonuje radykalna przemiana, dopiero kiedy wybiera śmiertelność, wszystkimi tego konsekwencjami może wrócić do domu, ale wtedy to już nie jest powrót, tylko odkrywanie tego domu na nowo, prawda? Więc wydaje mi się, że to rozróżnienie, czy też przeciwstawienie, które proponuje Lewinas, ja rozumiem retoryczną pewną tutaj swadę Lewinas,
Levinasa i potrzebę, jaką miał, żeby to, te dwie kultury przeciwstawić, ale wydaje mi się zbyt uproszczone. To znaczy gdzieś u korzeni jednak naszego myślenia jest ten Odys i dla niego ta droga do domu jest drogą w jakimś sensie w nieznane, bo on nigdy w tym domu nie mieszkał, bo nigdy nie zamieszkiwał, prawda? Tutaj sięgając do tekstów Heideggera o zamieszkiwaniu, mówi, zamieszkują tylko śmiertelni, prawda? Bogowie nie mieszkają. To znaczy jest coś w zamieszkiwaniu, co wiąże się z kruchością tego. I do tej kruchości chcę wrócić. To znaczy mam wrażenie, że lęk przed uchodźcami, niepokoi przed uchodźcami, podsycany i tak dalej, zostawiam tę całą grę propagandową, polityczną, która wokół tego się toczy, ujawnia bardzo głębokie doświadczenie. Nie doświadczenie mojego fundamentalnego zamieszkiwania, a w związku z tym prawa do tej ziemi, do tego miejsca, tylko pojawienie się uchodźcy uświadamia mi kruchość mojego zamieszkiwania. Kruchość nie tylko w tym sensie, ale również w tym, o czym pani profesor mówiła, że zmiana o parę stopni sprawi, że ja stanę się uchodźcą w takim konkretnym, praktycznym sensie, że będę musiał, czy będziemy musieli, prawda, przenieść się na północ, albo będziemy chcieli w każdym razie to zrobić, albo na południe, bo tu się nie będzie za jakiś powodów dało żyć, ale w takim sensie, że w gruncie rzeczy te wszystkie nasze narracje, które budują nasze prawo do tego miejsca, Europy, Polski i tak dalej, są w gruncie rzeczy jakimiś opowieściami, które tak można rozbić. To znaczy, ja nie mam poczucia, że mam jakieś większe prawo do tego kawałka ziemi, na której mieszkam, niż człowiek, który przybywa tutaj z Syrii, z Libii, prawda, z krajów Czarnej Afryki po prostu. I nie mówię teraz o porządku politycznym, długach, spłatach długów, kolonializmie i tak dalej, tylko mówię o takim czymś fundamentalnym. To znaczy nie mam poczucia, że jesteśmy w stanie uzasadnić, że my mieszkamy na tym terytorium, ponieważ to robimy jako pewne kultury, prawda, narody od kilkuset, czasami prawda, dłużej lat, mamy do tej ziemi większe prawo. To wydaje mi się, a tutaj tyle konstrukcji jest stworzonych, tyle rusztowań, żeby wesprzeć tę tezę, na której się wspiera koncepcja państwa narodowego, po prostu, że właśnie pojawienie się tego bezbronnego uchodźcy pokazuje, jak ta konstrukcja jest chybotliwa, jak się kołysze na wietrze. I że my w nią do końca nie wierzymy, a bardzo chcemy wierzyć. Jeśli mogę wtrącić się, myślę o tym, co pani powiedziała, że potrzebujemy innej koncepcji, a nawet nie koncepcji, tylko innego przeżywania podmiotowości, tak? Bo koncepcji takiej podmiotowości płynnej, w jakiś sposób rozszczelnionej, otwartej, w jakiś sposób, tych koncepcji jest dużo. Pytanie, jak przeżywać taką podmiotowość, jak ją odnaleźć w sobie. I wydaje mi się, że z jednej strony to, co mówisz o Odysie, tak? Znaczy, że obcowanie z literaturą, z pewnymi archetypami kulturowymi, tak? Gdzieś niekoniecznie na co dzień obecnymi w naszym imaginarium, że to może być coś takiego, co może nas jakby uruchomić wewnętrznie. Myślę też o innych rzeczach, myślę po prostu o czymś takim, co jest po prostu kwestią spotkania, tak? Znaczy, że nie ma chyba innego sposobu niż wychodzić z pewnego egoizmu takiego podmiotowego, jak rzeczywiście spotkać Czeczeńców na dworcu i wyciągnąć do nich dłoń. Że to jest ten moment spotkania, to jest ten moment szansy na przemianę podmiotowości. Tylko teraz jakby pytanie jest takie, to jest jakby jedna rzecz, o którą chciałam zapytać. To pytanie jest takie, czy my możemy to i jak my możemy to uruchamiać na szerszą skalę społeczną dzisiaj w Polsce. Bo myślę, że wszyscy się zgodzimy, że jesteśmy krajem, w którym no dominuje dzisiaj taka bardzo, bardzo egocentryczna, w sensie być może nawet metafizycznym, podmiotowość. Takie skupienie się do wewnątrz, do siebie, z poczuciem no tego, że to właśnie moje ja jest w centrum, a świat ma w jakiś sposób mi dogadzać i zaspokajać moje potrzeby. Jak to na szerszą skalę uruchomić? Czy to się po prostu samo uruchomi wraz ze zmianami klimatycznymi? Czy to się samo uruchomi wraz z tym, że uchodźcy i tak przyjdą? Czy to jest, czy wtedy już będzie za późno? Czy jednak musimy coś zrobić wcześniej, bo jak te rzeczy już nastąpią, to już nie będziemy w stanie jakby za tym nadążyć. Czy krótko mówiąc, mam taką intuicję, że potrzebujemy zacząć się na to przygotowywać już teraz, prawda? Świat daje nam sygnały,
że nam odmawia gościnności. Bo w tym sensie wszyscy jesteśmy goszczeni w świecie, też o tym zapominamy. Tak? Świat nam... gośćmi w naszych domach, prawda? Jesteśmy... To jest taka bardzo ciekawa teza Lewinasa, że dokładnie. Dom nas gości, dlatego jest własny, bo nas gości, prawda? Gości nas świat, no bo właśnie jest klimat, który nas jest w stanie utrzymać, wykarmić i tak dalej. Tak? Gości nas, nie wiem, przestrzeń społeczna na różne sposoby i tak dalej. I teraz wydaje mi się, że no, zbliża się taki moment, kiedy tej gościny ze strony świata może być mniej, że świat nam odmówi gościny, tak? Nam Polakom również. I pytanie, czy wtedy będzie jeszcze czas, czy też powinniśmy, ale w jaki sposób te sygnały, które już mamy, zacząć wykorzystywać po to, żeby podmiotowość zmieniać realnie. Bo mnie interesuje to, jak realnie podmiotowość wsobną, również polską, bardziej może nawet polską niż europejską, jak ją zacząć upłynniać, jak ją zacząć otwierać, jak ją zacząć rozszczelniać. To jest jakieś takie wielkie pytanie też, myślę, tych spotkań. Myślę, że państwo też czują, że tak licznie nas odwiedzając, że to jest jedna z naszych intencji. Tak? Jak to robić? Jakbym miała dać taką szybką telewizyjną odpowiedź, to bym powiedziała obalić patriarchat. Bo proszę zwrócić uwagę, tu padają takie... Abdykujemy, Bartoszu. A jak państwo chcieliby... Nie, tu nie chodzi o obalenie patriarchatu. To nie jest jakkolwiek uderzeniem w mężczyzn. Tak jak ktoś powiedział, epoka kamienia łupanego skończyła się nie dlatego, że skończył się kamień. Patriarchat skończy się nie dlatego, że skończą się mężczyźni. Nie, patriarchat jest pewnym systemem myślenia. Pada tutaj nazwisko Lewinasa. Państwo wiedzą, to jest fantastyczny filozof, dialog, spotkanie, etyka, która jest priorytetem wobec ontologii. Tylko że ta twarz innego jest twarzą mężczyzny. Tam w ogóle nie ma kobiet. Jak Czarek gościnność Wodzic... jest kobietą, przepraszam. Oczywiście, jest ona kobietą. Jest taka mięciutka, tam puszek taki leży w tym domu. I pisze o tym też Lewinas, ale tak naprawdę poważne spotkanie, poważny dialog, twarz innego i troska, to jest dwóch mężczyzn, oczywiście abstrakcyjnych i tak dalej. Tam nie ma kobiet. Jak Jacques Derrida i po nim Czarek Wodziński piszą o gościnności, to piszą, zjawia się gość, ja mam obowiązek albo prawo, albo czuję, ale z drugiej strony ja czuję, że się zjawia zagrożenie, bo to mężczyzna stoi twarzą w twarz z drugim mężczyzną. Co by było, gdyby się pojawiła kobieta? Albo co by było, gdyby ten, który jest gospodarzem, gwałcił swoją własną żonę, a gość byłby jej obrońcą? Jednym słowem, jakby wyglądała kategoria gościnności w tych wielkich tekstach, gdyby zastanowić się nad zmianą pewnych ról. Jak wyglądałaby filozofia Lewinasa, gdyby twarzą była twarz kobiety i postawa troski, którą skądinąd Lewinas docenia, ale nie traktuje jej poważnie. Kobieta nie jest w tej filozofii podmiotem. Jeśli zobaczymy nasz rabunkowy stosunek do ziemi i traktowanie zarówno ziemi, jak i zwierząt jako przedmiotów, no to jest, jeśli państwo nie lubią słowa patriarchat, to będę używała słownika Derridy, fallologocentryzm. To jest fallologocentryzm, prawda? To jest dominacja mężczyzn, dominacja rozumu, no i właśnie centrowość tych dwóch kategorii. Derrida o tym mówił w sposób otwarty. Ja myślę, że no, taka jest poważna odpowiedź na to i myślę, że początkiem do zmiany jest takie... No właśnie, jest podejście, które jest podejściem feministycznym, kobiecym. Bardzo wielu filozofów teraz zupełnie tego nie bagatelizuje. To w Polsce raczej bagatelizuje się to podejście. I podejście również kolonialne i postkolonialne. Żeby zobaczyć nas samych, bo tak jest rzeczywiście, że jak się mówi o podmiocie, niech państwo przejrzą całą filozofię, całą. Od Arystotelesa albo Homera po... Sartra. Podmiot, który jest uniwersalny, który jest podmiotem praw, który jest osobą metafizyczną, osobą w kategoriach prawnych. To wszystko to jest mężczyzna. To jest biały, racjonalny mężczyzna. Kobieta jest tym innym, jak pisze Simone de Beauvoir, jest pewnym kłopotem. No przecież jak zajrzymy do, nie wiem, filozofii prawa Hegla
czy Jana Jakuba Rousseau, wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi, ale w Emilu, gdzie pojawia się ta Zosia, okazuje się, że ta Zosia nie może się uczyć, bo Zosia nie ma mózgu. Zosia jak biega, to jest niezgodne z naturą. Zosia nie jest osobą, która jest wolna i równa. Więc mamy, możemy teraz pokazywać oczywiście całą kulturę również z punktu widzenia ekspansji ekonomicznej czy eksterminacji innych. To wszystko, że tak powiem, to są męskie dzieła, to są męskie projekty, to są patriarchalne projekty lub jak państwo wolą, to są projekty oparte na dominacji fallologocentryzmu. No i teraz ja myślę, że zmiana idzie, powinna iść właśnie w tym kierunku. Mamy takie znane eksperymenty, które przeprowadziła Carol Gilligan, która była asystentką Kolberga na temat rozwoju moralnego dzieci. Jak wiadomo, Kolberg badał dzieci, ale po latach się okazało, że badał wyłącznie chłopców, bo kategoria dziecka i chłopca wydawała mu się tożsama. Kiedy włączył dziewczynki, to okazało się, że rzeczywiście dziewczynki nie rozwijają się moralnie. To znaczy na jego 6-stopniowej skali dziewczynki pozostają jakby po środku. I Kolberg powiedział swojej asystentce, no coś takiego jest, że dziewczynki nie widzą to, co widzą chłopcy. A Gilligan zwróciła uwagę, że tak jest, że to chłopcy nie widzą czegoś, co widzą dziewczynki. Dziewczynki się nie rozwijały, dlatego że wchodziły w relacje. Tam ideałem była autonomia. Naprawdę dojrzały młody człowiek to jest ten, który mając pewien dylemat moralny, potrafi stanąć jako bezstronny obserwator i ważyć zasady, które ma. Natomiast dziewczynki w sytuacji dylematu moralnego wchodziły w relacje. Mówiły, no tak, ale kim jest ta osoba, której dylemat trzeba rozwiązać, czy ma rodziny i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że dziewczęta kierują się bardziej troską o innych, dlatego że są wychowywane i socjalizowane w określonych warunkach, w takich, w których się po prostu reprodukuje pewną sytuację rodzinną, bo kobiety od setek lat pozostawały w domach, a mężczyzna wychodzi w sferę, gdzie praktycznie nie ma relacji, musi je dopiero zawiązać i realizuje swoje indywidualne cele. Jest rzeczywiście to podwójne podejście do świata, do postaw, do obcych, do rodziny, które reprezentują statystycznie w większości kobiety i to inne, indywidualistyczne, które nam towarzyszy od 300 lat i które jest sprzężone nie tylko z falologocentryzmem, ale z kapitalizmem, imperializmem, które jest oparte na pewnym sposobie myślenia, który jest radykalnie męski. Męski w sensie, to nie chodzi o to, że każdy mężczyzna myśli tak samo i tak dalej, i tak dalej. No chodzi o to, no to, co Derrida nazywa falologocentryzmem. Więc ja myślę, że są jakieś rozwiązania tej sytuacji. Na pewno nie można brnąć w to, czym jest świat od 300 lat. Ja myślę, że to jest spora praca jest, i to jest praca, którą my możemy jakoś wykonywać. To jest praca też nad językiem, to znaczy język, który i pewne metafory, które nami rządzą. Zobaczcie, my się tu posługujemy kategorią domu i od razu ta sytuacja z uchodźcami jakby jest pokazana w pewnej jakby obrazie, który jest głęboko zafałszowujący. Przecież to nie jest tak, że ktoś, jakiś obcy przychodzi do naszego domu, do tego domu się włamuje i tak dalej, prawda? My w tych domach jesteśmy względnie bezpieczni, prawda? Bo to, że nie wiem, w Polsce by się pojawiło 100 tysięcy uchodźców, milion uchodźców, nie oznaczałoby, że oni będą mieszkali u mnie w przedpokoju, prawda? Czy w pokoju. Prawda? To jest jakby jasne, ale ponieważ mamy pewne skojarzenia związane z domem, z zamieszkiwaniem, kiedy mówimy, że do naszego domu wchodzą obcy, no to już wtedy sytuacja się groźna, prawda? No nikt nie chce mieć obcych ale w domu. Ale wie pan przed chwilą powiedział, przedtem pan powiedział, żeby abstrahować od tego politycznego myślenia. Ja myślę, że to jest fałszywe podejście, dlatego że wyobraźmy sobie sytuację, nie możemy sobie tego wyobrazić tak naprawdę. Świat bez polityki, świat bez władzy. Otóż to, że my mamy tą figurę obcego, który wchodzi do naszego domu albo który zagraża nam, to tak naprawdę to jest imaginarium polityczne. Jak byśmy się zachowywali, gdyby nas ciągle nie straszono obcymi? Jak Polska wyglądała w XV i XVI wieku? Obcy nie budził żadnego specjalnego zdziwienia. Kolonizowała Ukrainę. No, ja bym tutaj polemizował. To inna sprawa oczywiście. To byli słabsi, prawda? Oni byli słabsi, można było ich posiąść jakby. Natomiast ja nie wiem, czy... Znaczy wydaje mi się, że to, że my tego obcego się boimy albo czujemy się zagrożeni, no pytanie na ile to jest jakby pierwotne czy źródłowe uczucie,
A na ile to jest uczucie skonstruowane przez politykę, przez polityków? Wydaje mi się, że ta odpowiedź jeszcze na ten dylemat, który pani postawiła, nie jest jeszcze tutaj ostateczna, nawet gdybyśmy się przechylili w jakimś kierunku, dlatego że można zapytać o to, na ile człowiek jest polityczny w takim sensie, że ta konstrukcja jest nieusuwalna, prawda? To znaczy, że ta polityczność, ten najgłębszy wymiar polityczności jest nieusuwalny, prawda? Przywołam taką dość ciekawą analizę. On odwołuje się do źródeł, ja do tych źródeł nie sięgałem, ale w wprowadzeniu do swojej książki, już mającej swoje lata, Jerzy Ficowski, Cyganie na polskich drogach, on pokazuje dokładnie, jak szybko w ślad za pojawieniem się Cyganów, Romów na ziemiach europejskich, prawda, w średniowieczu pojawiały się ustawy zakazujące koczowania, wędrówek i trybu życia, który właściwy dla Romów. Nie dlatego, że oni naprawdę kradli, naprawdę, tylko po prostu rozbijali pewien ład, pewne przekonanie o tym, że uczciwy człowiek zamieszkuje, prawda? Jest osiadłym rolnikiem, który zamieszkuje. Więc jakby za tym pewnie stała jakaś narracja polityczna, ale no, techniki były polityczne inne i tak dalej, i tak dalej. To się pojawiało w lokalnych księstwach francuskich i tak dalej. To była inicjatywa w tym sensie oddolna, że gdzieś ten lęk bardzo szybko się ujawnia. To znaczy, jakby bardzo niewiele trzeba, wydaje mi się, żeby ta iskra niepokoju, który potem może zrobić z tego wielka pożoga, niepokoju przed innym, przed obcym, wybuchła, prawda? Znaczy do tej polityki trzeba by dodać naukę, dlatego że rasizm, tak na dobrą sprawę, prawda, był oparty na naukowych tak zwanych źródłach. Jak powiedział pan o Ficowskim i Cyganach, to mi się przypomniało hasło w encyklopedii. Jest taka encyklopedia, uwielbiam tą encyklopedię i polecam ją wszystkim, którzy badają stereotypy. Encyklopedia naukowa, naukowa encyklopedia Ultima Thule, wydana w roku 1938. I zawsze najlepiej sprawdzać trzy rodzaje haseł. Od XIX wieku właściwie w różnych encyklopediach. Kobieta, Żyd, Cygan. O Cyganach naukowi eksperci stwierdzają na przykład, że Cygan uwielbia, Cyganie zawsze kradną, są koczownikami, uwielbiają jeść mięso jeża, nie gardzą padliną, Cyganki są piękne do 35 roku życia, a potem więdną zupełnie. To jest naukowa encyklopedia. Jak przypomnimy sobie bardziej porażające historie, czyli na czym wzrósł rasizm w XIX wieku, to oczywiście na bardzo naukowych teoriach, na świeżo rozwijającej się biologii, eugenice i tak dalej. Eugenika kiedyś była pojęciem neutralnym zresztą. Chciałbym jedną myśl skończyć. To znaczy, mówię o tym, że czasami ta wojna na metafory i wojna w języku, która się dokonuje, ona rządzi naszym myśleniem i potem pewnymi postawami, prawda? To znaczy, gdybyśmy zastąpili na przykład kategorię domu i gościnności, a więc spuszczenia do domu, z tą bezprawnie rozszerzoną kategorią domu, bo w gruncie rzeczy w jakim sensie tym domem moim, prawda, jest, nie wiem, Europa, gdzie ja mam prawo do wpuszczania do Europy lub nie wpuszczania, prawda? To jest jakby to przeniesienie tej kategorii bardzo intymnej, domowej na coś, na twór bardzo szeroki i wymykający mi się, pełen obcych w gruncie rzeczy, nawet Europejczyków, prawda? Bo przecież ani Polaków nie znam wszystkich, ani wszystkich Krakowian, ani Europejczyków i tak dalej. A metafora jest, kiedy przyjdą podpalić dom ten, w którym mieszkasz, Polska. Tak, tak. No, dlatego te metafory są żywe. Gdyby zastąpić ją, czy próbować jakby zastąpić metaforą, czy też jakby no, pojęciem sąsiadowania, prawda? Które jest o wiele bezpieczniejsze. To znaczy, nie wpuszcza nikogo do domu, nie mieszka obok, może pielęgnować własne obyczaje, tak jak ja w swoim domu robię swoje rzeczy. Niech uchodźca, imigrant, inny, który przybędzie, on sąsiaduje, on z moim sąsiadem, prawda? To znaczy jakby inny mamy podejście do sąsiadów, mówię na poziomie teraz retoryki, prawda, niż do kogoś, o którym mi się mówi na poziomie metafory, że nagle chce w moim domu wejść z butami, prawda? Więc czasami jesteśmy rządzeni słowami, one nas niosą te słowa w bardzo niebezpiecznych kierunkach. I ta praca nad językiem, no to jest coś, co my, filozofowie, prawda, pisarze, możemy jakoś, ludzie teatru, możemy robić, bo, że tak powiem, robimy w słowie, prawda, też. Chciałbym w dwóch rzeczach jeszcze się prosić o jakiś komentarz, czy gościć pewne ad vocem. Znaczy, po pierwsze, myślę o tym fallogocentryzmie, o którym pani mówi. Derrida, ale za Derridą pani mówi. Znaczy, wydaje mi się... Okej, dobrze. Ale ktoś niezorientowany mógłby pomyśleć, że Derrida jest kobietą, prawda? Bo to tak ładnie brzmi po polsku, ta Derrida. Dlaczego nie? Gramatycznie mężczyzna jest kobietą, więc tutaj... Ale myślę o czym? Znaczy myślę o tym, że problem jest troszkę bardziej złożony, dlatego jestem trochę, powiem osobiście, sceptyczny wobec takiego radykalnie feministycznego postawienia sprawy, bo w końcu ten faliczny umysł
to jest coś, co przychodzi do nas niekoniecznie tylko z biologią, ale z wychowaniem. I wydaje mi się, że wiele dzisiejszych po prostu feministek też ma faliczne umysły. Tak, tak samo jak wielu mężczyzn dzisiaj jest w stanie przekroczyć tę faliczną umysłowość. Musi mieć pan faliczny umysł. Dobrze, ale teraz jakby pytanie jest, w jaki sposób szukać innego rodzaju umysłowości, innego rodzaju rozumu. Tak? I mamy, począwszy od Platona, no mamy jednak cały czas dialektykę intelektu i rozumu. Prawda? Mamy intelekt, który jest, powiedzmy, bardzo taki instrumentalny, który właśnie po męsku eksploatuje świat. I mamy coś takiego jak intuicja intelektualna, jakaś bezinteresowna ciekawość. Tak? Świata, tego, jaki on jest u podstaw i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby taką umysłowość nazwać kobiecą. Oczywiście tak, tylko wydaje mi się, że to się rozgrywa w każdym z nas, prawda? Ta dwoistość przynajmniej dwóch różnych umysłowości, dwóch różnych wrażliwości i po prostu wydaje mi się, że sama kwestia tego, że zapewnimy parytet i kilka jeszcze takich słusznych postulatów skądinąd, absolutnie, to jeszcze jakby nie zmieni naszego świata. Więc to jest takie moje jedno ad vocem, bo pani profesor bardzo mocno w tym kierunku interpretuje. Jak będzie parytet, to może pana świata nie zmieni, ale mój zmieni. Natomiast ja myślę, że tu jest taka droga, bo w filozofii trochę jesteśmy zamknięci, tak jak musimy po prostu posługiwać się sprawnie językiem, my musimy być dobrymi retorami i tak dalej. Natomiast ja myślę, że tutaj dużo do zrobienia ma kultura. To, co Rorty nazwał tęgim poetą, to oni zmieniają świat. Właściwie jak się zastanowimy nawet nad transformacją w Polsce, a właściwie przejściem z systemu jak to się nazywa, realnego socjalizmu, to proszę zwrócić uwagę, jak fundamentalną rolę odegrał oczywiście opozycja i tak dalej, Czesław Miłosz i Jacek Kaczmarski na przykład. To w wielu krajach można pokazywać, że takim mocnym impulsem kulturowym, czy mocnym impulsem do zmiany politycznej była właśnie kultura. Ja teraz mogłabym, ale ani nie mamy na to czasu, ani ja nie mam takiej zdolności, przytoczyć wykład Olgi Tokarczuk o czułym pisarzu, o roli wyobraźni, o otwieraniu horyzontów, o pewnego rodzaju zagrożeniach. Ja myślę, że ten wykład, który naprawdę był według mnie mistrzowski, dobrze się znam z Olgą, ale szczerze powiedziawszy nie doceniłam jej talentu filozoficznego w tym momencie, to był właśnie wykład tęgiego poety, czyli tego, kto zmienia jakoś świat, bo jak mówi Olga, wyobrażanie sobie jest pierwszą formą istnienia. Ja myślę, że to jest też droga, prawda? Dlatego, że no, my możemy, znaczy oczywiście czytanie takich lektur jak wspomniana Judith Butler chociażby, czy inny, których jest teraz bardzo wiele, ja bardzo sobie cenię tę współczesną filozofię, która właśnie jest taka niesystemowa, jest bardziej emotywna, jest taka korporalna, czyli ten podmiot jest wreszcie ucieleśniony, bo przecież zawsze z podmiotem tak było, że jak od czasów Kartezjusza on był tym res cogitans, no to res extensa, czyli ciało zostawało na zewnątrz, było przedmiotowione. Kobieta zawsze była kojarzona z ciałem, więc ona wypływała z tej sfery, nie było jej w tej sferze dominującej, hegemonicznej racjonalności. Ale myślę, że kultura, no to co się dzieje w sztuce współczesnej, to co się dzieje w wielu spektaklach teatra, to artyści. Być może oni nie są zamknięci w takim języku, w jakim my jesteśmy zamknięci, w falologocentrycznym. Więc myślę, że to też jest droga i dużo się dzieje, szczerze powiedziawszy. Jest mnóstwo fantastycznych wystaw właśnie dotyczących problemu obcości, problemu tożsamości. To zmienia mentalność. No. Być może w tym języku, no jest, wchodzę w niewdzięczne buty, prawda, adwokata diabła, ale w tym języku falologocentrycznym jest coś poza przemocą, z którą on może być narzucany, taką przemocą systemową, polityczną, że on uwodzi sam z siebie, to znaczy, bo on porządkuje świat bardzo wyraźnie, prawda? Jakby to jest jego moc sprawcza sama z siebie, zanim stają politycy i tak dalej, zanim staje patriarchat, tylko pewien system. Natomiast wydaje mi się, że ten język ma pewną moc uwodzenia bardzo, bardzo tutaj silną, prawda? Nagle wymykający się żywioł, w którym jesteśmy zanurzeni, nagle się porządkuje, prawda? Jak po przyłożeniu magnesu opiłki nagle układają się w jakiś... I nagle rozumiemy świat, prawda?
ja jestem swój, ten jest obcy, ten jest inny, tego mam bronić, z tym mam walczyć i tak dalej. To jest jakby, to jest bardzo konkretna odpowiedź, być może najprostsza, ale na bardzo konkretne ludzkie jakby pytania. Więc jakby, więc demontaż tego języka powinien iść jeszcze głębiej, prawda? Znaczy, bo gdybyśmy przyjęli, że on jest tylko gdzieś zewnętrznie narzucony i jest łatwy do podmiany, jeżeli zmienimy jakąś sytuację społeczną, to byłoby no, wspaniale, gdyby to się dało zrobić jakoś. Natomiast wydaje mi się, że to schodzi o wiele głębiej i on jest o wiele głębiej w naszych strukturach, niż chcemy to przyznać po prostu, bo tak jest, prawda? Więc pytanie, czy możemy się od niego uwolnić, czy możemy tylko go trzymać w wodzy, prawda? To znaczy wiedzieć, że mamy w sobie tę niszczącą moc wykluczających opozycji, podziałów dychotomicznych, binarności i tak dalej, że ona jest w naszym myśleniu mężczyzn i kobiet, niezależnie od tego, po prostu ona gdzieś jest, ale po prostu nakładamy na nie pewien kaganiec, prawda? I nie wykluczymy ich, prawda? Bo one będą, ale możemy je łagodzić, trwać w zapytywaniu, gdzie... Dlatego dobre są lektury postkolonialne, prawda? Bo tam jest ten problem. No Spiwak mówi, właściwie każdy, prawda? Spiwak mówi, jak ja mam mówić o tym, co jest niewypowiadalne, skoro jestem wykształcona na amerykańskich uczelniach. Wystarczy, że zdobywam wykształcenie, już wchodzę w ten język, już wchodzę w tę hegemonię. Jak teraz odtworzyć ten świat, który został zorientalizowany. Zorientalizowany Said stosuje tę kategorię, żeby pokazać, że myśmy zawładnęli nie tyle militarnie, cośmy zawładnęli ten wschód mentalnie, kategorialnie. To znaczy przeznaczyliśmy pewne role, zdefiniowaliśmy, opisaliśmy to wszystko, kupiliśmy nawet dla siebie, naśladujemy. I oni nie mają własnego głosu. To jest ten, czy podporządkowanie mogą przemówić? Jak mogą przemówić, skoro język mowy, ten język, który odkrywa pewien świat, jest językiem właśnie dominującej kultury? A ja bym dodał tylko jedno, że w sumie twoje pytanie, Piotr, było z gruntu też patriarchalne. Czyli pytanie, które ma w sobie zakusę projektu, w gruncie rzeczy niesie w sobie znowu to, co jest zaprzeczeniem istoty myśli Olgi Tokarczuk. I teraz przestrzeń i często staje się tak, że my, zwracając uwagę na swój dyskurs i próbując, możemy doprowadzić w gruncie rzeczy do jakby kolonizacji poprawnością polityczną, bo w gruncie rzeczy to jest cały czas sfera intelektu, sfera pojęciowa, a cały czas właśnie przestrzeń sztuki jest przestrzenią, która nieustająco stwarza światy, które jak stwarza, to je porzuca za sobą i stwarza nowe światy, ale bazuje na doświadczeniu intuicji, na czymś, co jest relacyjne bezpośrednie, co nie ma szacunku do czegoś, co jest trwałe, tylko idzie w coś, co jest procesowe, że procesowo się zwarcza wartością, a w związku z tym pewien rodzaj czujności na świat i wrażliwości podtrzymywanej jako pewnego stanu relacji, stanu emocjonalnego jest istotą kwestii. I teraz ja to trochę tak do swojego podwórka. My tworzymy w tej chwili w Łaźni w Nowej Hucie projekt, który się nazywa Dom Utopii, Międzynarodowe Centrum Empatii. To bardzo szumnie brzmi, ale on gdzieś bazuje na takim głębokim przekonaniu, że w gruncie rzeczy my wszyscy, mniej lub bardziej utalentowani, możemy w sobie wypracować nową formę komunikacji, która się opiera na doświadczeniach bazujących z języka sztuki w ogóle. To znaczy, że my na przykład możemy się komunikować, robiąc dwa performance'y wobec siebie i mówimy sobie więcej niż na przykład wyrażając pewne myśli. Albo próbujemy grać na jakimś instrumencie, ale tylko dlatego, żeby jakby dokonać pewnego aktu jakby spełnienia relacyjnego. I to jest, wydaje mi się, coś, czego oczywiście w takim szerokim planie racjonalnym kultury nikt tego nie kupi tak od razu. Natomiast jakby w procesie takiej cegiełki, dokładnie tego jednego gestu, tego gestu, który Tarkowski pięknie, zawsze to cytuję, powtarza tą piękną przypowieść buddyjską, że mnich przez 20 lat w suchą gałąź podlewał w górach jednym wiadrem wody i po 20 latach nagle ta gałąź zakwitła. To znaczy, że pozornie nieefektywne działania w gruncie rzeczy przynoszą efekty o wiele bardziej znaczące i milowe społecznie niż te, które się wydają projektem zaprogramowanym. No i, teraz oczywiście my się porozumiewamy tym językiem, on rozumie, tylko chyba trzeba znaleźć sobie dość odwagi na to, żeby go porzucać i na to, żeby mieć sobie tą czujność, trochę jakby tego anarchisty wewnętrznego, który nagle potrafi, bo my w gruncie rzeczy konstruujemy nieustająco, zwróćcie Państwo uwagę, że każdy jakby pielęgnuje, to jest wspaniałe u Lupy w Kalwerku, kiedy profesor przychodzi, przychodzi on do tego profesora i ten profesor Piotr Skiba nago jest w tym pokoju swoim, on przychodzi po jakąś regułę do tego profesora, chce się tam ten główny bohater i on jest taki, ten profesor tak trzyma i tak
ktoś sobie wymyślił i tak to trzyma i to jest takie wymyślone. Nie, że ten lęk jest skondensowany w tych kilku formułach, które on wymyślił, ale w gruncie rzeczy on obrazuje, jak bardzo on jest dalej bezradny wobec świata. Natomiast szaleństwo tego Konrada jest zupełnie innym rodzajem doświadczania rzeczywistości. I my kulturowo w gruncie rzeczy jesteśmy w jakiejś takiej pułapce. I w gruncie rzeczy ja nie wiem jak, tylko wydaje mi się, że to jest kwestia odwagi zarówno usłyszenia w sobie głosu barbarzyńcy i konfrontacji w sobie z nim, to jest artysty kondycja, jak i przesterowania poprawności politycznej, którą trzeba też rozłamać i złamać w sobie, bo każdy z tych tropów, który jest wysterylizowany, wysublimowany, staje się coraz bardziej fałszywy i w gruncie rzeczy kolonizuje jakąś przestrzeń wrażliwości w sobie. Ja bym to jeszcze tak jakoś nazwał. Ja myślę, że chyba, że chciałby ktoś z was skomentować. Ja bym tylko powiedział, proszę, tak, że to, o czym mówisz, to jest w gruncie rzeczy kondycja uchodźcza w tym najgłębszym sensie, znaczy porzucanie domów i jakby skazywanie się na ciągłe ryzykowanie bezdomności, prawda? Już abstrahuję teraz od tego politycznego wymiaru dramatu uchodźców, prawda? Tylko o tym, że my jesteśmy uchodźcami i powinniśmy być, to znaczy stałość, ten bezruch, kiedy my sobie meblujemy te domki, w których sobie pojęciowe, teoretyczne, w których już tam wszystko jest oswojone, prawda, wyślizgane i bezpiecznie się w tym czujemy, to jest coś, co z jednej strony wydaje się jakąś kwintesencją ludzkiego bycia, no wreszcie jestem u siebie, a z drugiej strony zaprzeczeniem pewnej tej istoty wędrowania, porzucania, poszukiwania i ryzykowania, prawda, znaczy jakby to życie, które jest ciągłym ryzykowaniem w bardzo różnych wymiarach, prawda, też w tym dochodzi do głosu, prawda, gdzieś. Ja teraz się powstrzymam przed tym, żeby ciągnąć tę myśl, bo mam wielką ochotę, bo jest mi bardzo bliska. I chciałbym zaprosić Państwa do rozmowy. Chciałbym najpierw wywołać jedną osobę. Czy jest Pani Renata, która pomaga Syryjczykom wśród nas? Bo miałem takie zgłoszenie, że będzie taka osoba i chciałaby zabrać głos. Jeśli nie, jeśli Pani nie ma, no to trudno. Ale w takim razie kto z Państwa chciałby jako pierwszy zabrać głos? Bardzo proszę. Ja się nazywam Aleksandra Wagner. Ja na przełomie lat 90. i 2000. działałam trochę w Czeczeńskim Ośrodku Informacyjnym i tutaj ta sprawa uchodźców to nie jest mi obca i też znam rodziny czeczeńskie, także tutaj jest pewna. No i chciałam tak powiedzieć, że wtedy akurat, jak była sprawa czeczeńska, to jakoś uchodźcy nie budzili żadnego lęku. Natomiast no, teraz ten lęk, który no, on się pojawił szczególnie w 2015 roku, kiedy tych uchodźców rzeczywiście do Europy zaczęło dużo napływać, to tutaj takie wrażenie odniosłam, że no, traktuje się jako, że ten lęk był no, całkowicie irracjonalny. Natomiast no, on taki całkowicie irracjonalny nie był, dlatego że no, w ogóle sytuacja jest taka, że no, wiadomo, w Europie się żyje lepiej niż w niektórych innych krajach. No więc ci uchodźcy będą napływać, to znaczy no, będzie dużo uchodźców ekonomicznych również, no bo tam tych uchodźców wojennych, no to owszem, też są w tej grupie, natomiast ich jest stosunkowo mało. Natomiast jakieś rozwiązania systemowe, żeby w tych krajach, z których oni uciekają, jakoś pomagać. No, chodzi o te kraje, zwłaszcza gdzie właśnie no, nie ma wojny, jest zła sytuacja ekonomiczna, no i po prostu ludzie stamtąd, no oni nie mają w świetle konwencji genewskiej, no to nie mają praw uchodźczych. No i tutaj jak oddzielić jednych od drugich. Także ten problem to nie jest tylko problem taki mentalny, że my nie chcemy. Natomiast druga sprawa to o tym kolonializmie. Ja bym tego kolonializmu tak nie przeceniała i nie przypisywałabym go jedynie cywilizacji, no powiedzmy białego człowieka, tak to nazwijmy umownie, dlatego że właściwie no podbijanie cudzych terytoriów, no bo do tego się sprowadza kolonializm, no to występowało właściwie wszędzie, no tylko nie występowało może tam, gdzie były skrajnie trudne warunki, prawda, no bo tam trzeba było przede wszystkim przeżyć, tam na dalekiej północy na przykład, to tam już nikt nikogo nie podbijał, bo po prostu no było zbyt ciężko. Natomiast tam, gdzie były możliwości podbijania, no to one oczywiście
oczywiście były wykorzystywane. No, w pewnym momencie tak się stało, że ta cywilizacja europejska no, rozwinęła się w taki sposób, że były siły i środki, więc to nie jest jakaś taka szczególna no, złe cechy cywilizacji europejskiej związane z podbojem, tylko po prostu no, były siły i środki. No i to, co uważam za pewne niebezpieczeństwo dzisiaj, to jest takie mierzenie dzisiejszą miarą dawnych ludzi. To właśnie u pani profesor też można zauważyć, prawda? No, że na przykład filozofowie tam wcześniejsi no, nie byli feministami. No nie byli feministami, no to prawda, ale tutaj no, ciężko jest tutaj przykładać. No i to później się sprowadza na przykład do usuwania pomników na przykład, no bo to był kolonialista, no więc trzeba pomnik tam usunąć i tak dalej. No i to nie jest dobre. No i na koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że no, ta idea obalenia państwa narodowego no to jest niedobra i ona właściwie podsyca te lęki, prawda? No bo lęk przed obcym, no to jest lęk przed utratą własnej tożsamości. No i teraz, jeżeli się okazuje, że tej naszej tożsamości ma w ogóle nie być, bo to jest coś złego, no to właściwie no to jest ten lęk podsycany jeszcze. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za pani głos i prosiłbym o komentarz. Odpowiedź, może to za dużo powiedziane, ale bo pani pewien punkt widzenia zarysowała, ale chętnie. Nie, no oczywiście, że dawni filozofowie nie byli feministami. Dlatego ja nie mam do nich żadnych zarzutów. Patrzę się ze współczesnego punktu widzenia, w jaki sposób była konstruowana pewna uniwersalna kategoria. Jeśli chodzi o kolonializm, to jednak odróżniłabym podbój, na przykład Dżingis Hana, od ekspedycji kolonialnych, które były nie tylko były narzędzia i środki i tak dalej, bo nawet kiedy ich szczerze powiedziawszy nie było, to ta ekspansja była. Różnica między podbojem innych kultur a kolonializmem europejskim, który wykształcił się tak mniej więcej od XVI wieku, no jednak polegała na tym, że on się sprząkł z systemem kapitalistycznym i był jednak wyjątkowo bezwzględny. Przewożono, żadna kultura tego nie robiła, przewożono niewolników z Afryki na inne kontynenty, na tym handlu niewolników. Zresztą mnóstwo ludzi się ubogaciło, również wspomniany John Locke. Także ja bym powiedziała, że mamy tutaj do czynienia z pewnym absolutnie niewiarygodnym fenomenem. Ja też nie jestem za obalaniem różnych pomników, ale wyznam szczerze, że pomnik Leopolda II w Brukseli, poprzez którego zginęło 10 milionów mieszkańców Konga, którym obcinał ręce i stosował bardzo rozległy wachlarz tortur, pomnik akurat tego króla nie powinien tam stać. Można go postawić pod Brukselą albo przenieść do lasu czy gdzieś. Nie trzeba go burzyć. Natomiast jest coś gorszącego w tym, jak się wydaje. Teraz toczy się taka dyskusja też w Portugalii, bo tam jest taki wielki pomnik zdobywców dokładnie na tym placu, na którym był pierwszy, największy w Europie targ niewolników. Więc nawet jeśli znajdziemy kultury, które były tak ekspansywne, no to jednak to jest moja kultura i ja się czuję za nią jakoś odpowiedzialna. Jeśli chodzi o państwo narodowe, no powiedziałabym, jesteśmy w Unii Europejskiej, chciałabym, żebyśmy budowali naszą tożsamość na byciu Europejczykami, Europejkami i żebyśmy nie zwiększali tego antagonizmu, który w tej chwili wprowadza taka silna polityka nacjonalistyczna, nie tylko Polski. Akurat to jest ta wspólnota, w obrębie której możemy budować i wzbogacać naszą tożsamość. Nie widzę tutaj żadnego zagrożenia dla tożsamości, gdybyśmy stemperowali nacjonalizmy. Ja chcę tylko dodać do tej koncepcji państwa narodowego, to znaczy ona w dużej mierze jest dzisiaj fikcją. To znaczy jest fikcją w tym sensie, że nie buduje żadnej pozytywnej tożsamości ogarniającej wszystkich, czy większość zdecydowaną członków wspólnoty narodowej, prawda? To znaczy każde wybory, ja teraz nie mówię o Polsce, ale jak śledzimy od przywory w Stanach Zjednoczonych, czy wybory w państwach europejskich, one pokazują głęboką polaryzację tych społeczeństw i pokazują, że w gruncie rzeczy pod rządami jednej opcji politycznej
połowa, jedna trzecia, jedna czwarta, jakaś znacząca grupa obywateli tego samego państwa czuje się wykluczona w jakimś sensie. Mniej lub bardziej słusznie, chcę powiedzieć tożsamościowym, prawda? Mówiąc krótko, a retoryka bardzo często rządzących jakby i nawzajem odmawia... Myślę, że to Polski też dotyczy, ja bym jej tutaj nie... Też nie, bo ja chcę, bo nie chciałbym, nawet... znaczy chodzi mi o to, że nie chcę jakby otwierać dyskusji o Polsce, jakiejś scenie politycznej i o polskich podziałach, bo tylko to miałem na myśli, prawda? Nie to, że Polska jest wyłączona z tego, tylko po prostu, że nie chcę teraz szybko przechodzić, prawda, na tematy polskie, tylko pokazywać, że to jest kategoria uniwersalna. To znaczy, że coś jest nie tak z kategorią narodu, skoro właśnie po każdej elekcji, jakakolwiek ona będzie, znacząca część wyborców i obywateli czuje się zmarginalizowana, czuje się na marginesie i czasami wręcz pozbawiona jest prawa do poczucia wspólnoty narodowej, prawda? Więc to nie jest tak, że jesteśmy monolitami narodowymi, które mają tożsamość i temu ktoś z zewnątrz zagraża, tylko jakby mówienie o monolicie narodowym jest po prostu jest fikcją. To znaczy, to nie funkcjonuje od dawna. Czy gdyby tak zadać Państwu pytanie, kto tak naprawdę jest bardzo obcy, to niektórzy by powiedzieli, że właśnie ci, którzy mają radykalnie odmienne poglądy polityczne. To jest taka obcość. Albo też proszę sobie wyobrazić dwie figury. Jedna figura to jest ufoludę, który się pojawia, prawdziwy alien. On zupełnie inaczej wygląda, ma zielone różki i tak dalej. I on jest oczywiście obcy, ale teraz wyobraźmy sobie bardzo bliską osobę, która nas zdradziła. I ta druga wydaje się nam tak naprawdę bardziej obca niż ta fikcyjna postać z zielonymi różkami. Wydaje mi się, że czasem Czeczen czy nie wiem, jakikolwiek inny uchodźca może się wydawać znacznie bliższy niż ktoś, kto właśnie posiada radykalnie odmienne poglądy. Ma pan rację, my akurat żyjemy, ale nie tylko my, żyjemy w kraju dwóch plemion, które są sobie obce. Naród jest czymś absolutnie skleconym i zbudowanym, tak jak Gellner mówił, na mitach. No, naród wymyślili nacjonaliści. Kolejny głos, kto z Państwa chciałby zabrać? Kto z Państwa chciałby zabrać kolejny głos? Tylko nie do domu, ale... Ja chciałam i spróbuję może mówić bez... Bardzo proszę o mikrofon, dobrze? Dobrze, ja się nazywam Beata Zadumińska, nie Renata, ale rzeczywiście mam takie doświadczenie pracy z Syryjczykami, z Czeczeńcami, z ofiarami przemocy wieloletnie i jakby tak trochę mieszając te obrządki, ten obrządek, o którym mówiła pani, która mówiła wcześniej i ten bardziej abstrakcyjny, filozoficzny państwa. Chciałabym powiedzieć o takim swoim doświadczeniu tego, że obcy nie jest miękki. Obcy jest zbudowany z pewnej takiej obcy, uchodźca, z takiej konstrukcji pragnienia, czyli konstrukcji człowieka zranionego, straumatyzowanego, który jest pchany jak ten Odys pewnym pragnieniem i to pragnienie jest pewną konstrukcją taką powiedziałabym, która powinna dać oparcie, czyli w takim sensie jest taka właśnie fallocentryczna. A tutaj jakby jako przykład tego może mało zbornego mojego wystąpienia powiem o takim doświadczeniu swoim, jak kiedyś prowadziłam takie szkolenia dla Syryjczyków związanych z recepcją czy z radzeniem sobie z przemocą seksualną właśnie w tej takiej sytuacji przechodzenia czy uciekania i przechodzenia różnych granic. I spotkało się po tym szkoleniu z nami taka grupa Syryjczyków, Syryjek i rozmawialiśmy o różnych możliwościach jakby rozwiązania tych takich trudnych aspektów uchodźstwa w Polsce. I oni zaczęli mówić o tym, że chcieliby spotkać się z dziennikarzami z naszego dziennika, czyli z taką socjetą, można powiedzieć, władzy i establishmentu polskiego. I w pewnym momencie myśmy z koleżankami uznały, że musimy się ujawnić. I ujawniłyśmy się w ten sposób, że powiedziałyśmy o tym, że jedna z nas jest feministką, druga z nas jest anarchistką i jeszcze był kolega gej. Prawda? I tutaj to spotkanie było czymś wstrząsającym jakby dla obu stron, ponieważ okazało się, że jedynymi osobami, które są zainteresowane przyjęciem czy rozważeniem takim bardzo poważnym, sensownym, z własną inicjatywą
kwestii uchodźstwa na poziomie praktycznym byli ludzie, których oni nie mogli dotknąć, prawda? I jakby no, można by powiedzieć, że nasza miękkość, nasza nieformatywność spotkała się z ich olbrzymim rozczarowaniem i tym, że my niesiemy w sobie lęk i entropię, że jesteśmy ludźmi miękkimi, słabymi, natomiast ta nasza słabość nie da im podtrzymania w tym ich straumatyzowanym świecie. Więc jakby próbuję powiedzieć o tym, że taka tkliwość, pewien rodzaj delikatności jest wspaniałym opisem, przepraszam za takie słowo, ale kawiarnianym, prawda? Ponieważ spotkanie kogoś, kto jest bardzo straumatyzowany, zawsze nastawia nas na sytuację, w którym ten człowiek niesie w sobie pragnienie struktury, pragnienie władzy i pragnienie ochrony, żeby on mógł komuś powierzyć swoje cierpienie, a nie trafić na kogoś, kto jest równie chaotyczny, równie miękki i równie, można by powiedzieć, hierarchiczny, jak on w swojej kondycji. Dziękuję. O tym wspaniale Derrida pisał, kiedy mówił, że być może gość, który przychodzi, nie oczekuje od nas absolutnej otwartości, czego wymagałaby absolutna gościnność, tylko właśnie zapewnia bezpieczeństwa, prawda? Czyli czegoś, co jest trochę wbrew gościnności, bo to już nie jest ta radykalna otwartość, tylko właśnie stworzenie pewnych ram, w których on się poczuje bezpiecznie, prawda? Ujawniając te rozmaite paradoksy gościnności, on wskazuje między innymi na ten paradoks, prawda? Jako taki jeden z fundamentalnych, który buduje to doświadczenie gościnności. Ale to co by znaczyło, że wojsko powinno zajmować się uchodźcami, bo to twardzi mężczyźni? Bo mi się wydaje, że ta miękkość to wcale nie jest tutaj taką oczywistą kategorią. Gej, który wiele przeszedł, bywa znacznie bardziej twardy niż żołnierz. To może stereotyp po prostu i trzeba zmienić te stereotypy, a nad tym można pracować. Ja bardziej mówiłam nie o... Myślę, że jakby tutaj może kluczem jest trauma. Trauma, która na pewnym etapie wymaga, znaczy potrzebuje regresji, czyli potrzebuje tego, żeby się móc rozpuścić i żeby ktoś stworzył ramy. I myślę, że bojący boi się bojącego. Myślę, że człowiek, który przychodzi z sytuacji braku struktury, pragnie tej struktury. I jakby te moje spotkania z ludźmi, z właśnie mnie jako feministki, mnie jako osoby też takiej powiedziałabym słabo w strukturze społecznej osadzonej, z różnymi ludźmi, którzy właśnie mają w sobie uchodźstwo, mają w sobie traumę, mają w sobie przemoc, budzi we mnie ciągle takie poczucie, że ja jestem nie dość silna, żeby móc pomóc i rzeczywiście bardzo często tych ludzi rozczarowuję. Nie moją chęcią spotkania, czy brakiem chęci spotkania, ale brakiem możliwości oparcia, którego oni pragną i potrzebują, a którego ja jako osoba, nazwijmy to nieformatywna, nie potrafię im dać. To tak jakby bardziej bym to widziała. Dziękuję Pani. Myślę, że to bardzo ciekawe i chętnie w kuluarach sam jeszcze Panią dopytał o te kwestie, ale nie chciałbym w tym momencie zabierać możliwości zadania jeszcze innym osobom pytania. Myślę, że jeszcze mamy czas na dwa. Bardzo proszę. Taka myśl z mojej doświadczenia pracy psychoterapeutycznej. Odnosząc się do tego, co Pani powiedziała, też myślę, że osoba straumatyzowana potrzebuje pewnego środowiska, faktycznie gdzie może się poczuć bezpiecznie. I to jest, ja nie wiem, czy to chodzi o to, że terapeuta ma być jakimś żołnierzem, czy policjantem, czy jakimś innym autokratą, czy kimś tworzącym bezwzględne zasady, tylko myślę na przykład o zarodku, który jeżeli się osadza i implantuje, to też to środowisko musi być jakoś spójne, przyjmujące i mieć swoją strukturę, dające oparcie. I się zastanawiałem, czemu mówimy o uchodźcach, a nie o, mówiąc o imigrantach, czyli o przybyszach. Jak zobaczyłem do słownika Google niestety, no ale przybysz to jest, znaczy imigrant jest tłumaczony jako osadnik. I pomyślałem, że to też coś znaczy, że ktoś przychodzi i się ma osadzić
u nas i że to jest właśnie tak jak zarodek, który jakoś coś nowego, na co czekamy, nowego narratora, jak mówi Olga Tokarczuk, musimy mieć pewną gotowość, pewne środowisko miękkie, twarde, nie wiem, adekwatne, które jakoś może to podtrzymać i może kogoś przyjąć. I tak myślałem, czemu uchodźcy, bo to znaczy od czegoś uciekają, ale może my też mamy coś, do czego ktoś może przybyć i że to są przybysze, nie ufolutki, nie z kosmosu, tylko że pomyślałem o przybyszach. Czemu nie przybysze? Przychodzący, przypomnę ten wystawę w Bunkrze Sztuki. Bartosz, opowiedz dwa słowa. Nie wiem, pewnie Państwo widzieliście tą wystawę. Richard Moss się nazywał? Przepraszam, nie pamiętam dokładnie. Ktoś z widzieliście Państwo tą wystawę w Bunkrze? No, niesamowita zupełnie. No ale ona przede wszystkim przywraca jakiś rodzaj doświadczenia, nie? Znaczy to jest fenomenalne, ja przynajmniej to tak odbieram. O wiele pełniejsze niż to, co dostaję w tych strzępach informacji czy analizy, która dociera czy z tej publicznej debaty, czy z tych sformatowanych, zbriefowanych newsów, które zniekształcają, prawda? I to jest w takim niezwykle intensywnym obrazie dominującym w ciemnym pomieszczeniu, w zwolnionym tempie, w podczerwieniach, w specjalnej technologii, taki wciągający niemalże transowy obraz uchodźców, ich cierpienia, taki postapokaliptyczny obraz, ale który no, po prostu się odczuwa, no to wydaje mi się, że... Ja bym chętnie tobie oddał głos a propos tej kwestii nazewnictwa, prawda? Dlaczego uchodźcy, dlaczego nieprzychodzący, bo w twoim projekcie bardzo dużo jest na temat właśnie tych konsekwencji używania takich, a nie innych słów, więc bym mógł cię prosić bardzo krótko o komentarz i wtedy zadam ostatnie pytanie i... Tak, ja mam cały rozdział poświęcony właśnie słowom, które wokół tej tematyki uchodźczej krążą gdzieś, prawda? Więc tam są i o uchodźcach, i o cudzoziemcach, i o obcokrajowcach, barbarzyńcach i tak dalej. Te rozmaite słowa zbieram, staram się jakoś wejść w nie. I zaskakujące dla mnie, spodziewa się tylko, nie będę tego referował oczywiście, ale spodziewa się tylko jednym moim takim odkryciem, które było dla mnie zaskoczeniem, że mimo, że mam bardzo dużo w polszczyźnie utworzonych poprzez przedrostki wariantów od słowa chodzić, przechodzić, zachodzić, wychodzić, przychodzić, nadchodzić, chodzić, uchodzić, wychodzić i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście towarzyszących mu rzeczowników, które opisują czynności, czyli przychodzenie, nadchodzenie, wychodzenie, uchodzenie. Istnieją tylko trzy przeze mnie jakby rozpoznane rzeczowniki określające sprawców tych czynności. A więc mamy uchodźcę, nie ma już przychodźcy, nadchodźcy, nachodźcy. Jest chodziarz, najczęściej odnoszony teraz do dyscypliny sportowej i jest przechodzień. Na ponad 20 słów, które mamy czasownikowo, mamy tylko trzech sprawców tej czynności, prawda? I rzeczywiście ja próbuję trochę, używam słowa pobawić się, chociaż to nie chcę sugerować, że to jest jakby zabawa, ale pograć trochę tymi znaczeniami i pokonstruować sobie ten jeszcze chropawy, rodzący się język, który odrzuca, no bo każdy taki neologizm jest takim obcym ciałem w tekście, zobaczyć, prawda, czy ci, którzy przybywają, są właśnie, nazywamy uchodźcami, czy są właśnie nachodźcami, może nadchodźcami, przychodźcami i tak dalej. To jeszcze brzmi sztucznie i naturalnie, to się musi wygładzić, albo się nigdy nie wygładzi, prawda, ale próbuję zastanowić się nad tymi rozmaitymi znaczeniami, więc rzeczywiście, prawda, to rozumienie, o którym pan mówi, czyli imigrant i uchodźca, ono często jest też retorycznie, politycznie wykorzystywane, to znaczy, o ile uchodźca możemy, wchodzę teraz, prawda, w buty jakby tej retoryki, zrozumieć, no bo ucieka przed wojną, zagrożeniem i tak dalej, to imigrant przyjechał, bo chce sobie lepiej żyć, prawda, i w retoryce, to jest analizowane w wielu miejscach, w książkach o uchodźcach, to bardzo dobrze widać, o tym kryzysie 2014-2015 roku, politycy wszyscy, nie tylko Polska, ale też Teresa May, która wówczas była ministrem, mówi, przecież to nie są uchodźcy, tylko imigranci. Przesunięcie dryf znaczenia, przesunięcie z jednego słowa na drugie, no imigranci, czyli w gruncie rzeczy pewne prawa, które są zagwarantowane przez kartę uchodźcy i tak dalej, już im nie przysługują, bo przybywają niezagrożeni, z wolnej woli i tak dalej. I wprowadzanie językowego rozróżnienia bardzo łatwo nam nazywa tę sprawę. To tylko imigranci, a nie uchodźcy, prawda? No, Beata Szydło poszła w drugą stronę i powiedziała, że przyjęliśmy 2 miliony ukraińskich uchodźców, prawda? Więc to, ale to tak na marginesie. Kiedy jest wygodniej, to, tak. To właśnie to jest właśnie jest wygoda. Jeszcze osoba chętna, bardzo proszę. To będzie ostatni głos w naszej dyskusji. Mnie tutaj zabrakło odniesienia się do chrześcijaństwa, ponieważ coś ukształtowało wrażliwość moralną Europy. W Polsce katolicyzm, tak u źródeł mamy Pawła, nie masz Greka, nie masz Żyda.
utwórcy chrześcijaństwa, wspólnoty chrześcijańskie w II wieku, troszkę wiem na ten temat, w północnej Afryce, natomiast w Rzymie, przyjmowały każdego. To było jeden ze źródeł sukcesu chrześcijaństwa na poziomie takim gmin. To znaczy ludzie wszelcy, którzy potrzebowali, nikt nie był odtrącany, nie pytano skąd jesteś, kim jesteś, jeżeli przychodziłeś, to cię przyjmowano. No tak się pewne wspólnoty, później Caritas, zaczęły tworzyć takie naturalne, autentyczne. O pewnym chcę też takim paradygmacie, mitologii chrześcijańskiej, u źródeł mamy wygnanie, uchodźcy, no Adam jest, ale Ewę zwinna, kobietę zwinna, uchodźcą jest Adam, no Helena, wojna trojańska, no Helena skusiła, spowodowała, że ten mechanizm uruchomiony, że Eneasz musi uchodzić i tak dalej, i tak dalej. To już nie chrześcijaństwo, przepraszam. Nie, nie, ale ja nie mówię o legendach, ja akurat się tymi kategoriami, ponieważ no, objawienie jest dla mnie kategorią, że tak powiem, nie będę komentował, ale tym, co jest przekazem kultury. Jest jedno z najpiękniejszych świadectw, jakie znam ugoszczenia, jest zawarte w 8 księdze Metamorfoz Ofidiusza. One z głęboką miłością powiązane. Jest tam dwóch para staruszków, najbiedniejszych w tej mieścinie. I nachodzą ich jacyś obcy do tej miejscowości, którzy są odtrącani przez wszystkich. Są odrzucani przez tych mieszkańców zamożnych. I kiedy już uchodzą jakby, na skraju jest taka chatka. Dwoje staruszków, kochających się już jakich... I oni goszczą, właściwie goszczą ich sercem, bo nic nie mają, ale goszczą, zapraszają do tej chaty. No i wówczas ten znany motyw, objawiają się im jako bogowie już ugoszczeni, Zeus i Hermes i Merkury, tu Hermes i Jowisz, no a w kazie tu rzymscy, no to wiadomo, Jowisz i Merkury. I oto ujawniają się i są wdzięczni za tą gościnę i pytają, ale zanim okażą wdzięczność, to niszczą to miasto. I pytają się, czego sobie życzą ci staruszkowie, więc oni, że chcieliby zostać jakby kapłanami tutaj tej świątyni, którą oni stworzą. A czy mam jeszcze jakieś na odchodnym ostatnie życzenie? Więc jedna z najpiękniejszych historii o gościnie i miłości, że kiedy będą odchodzić z tego świata, nie chcieliby widzieć własnej śmierci nawzajem. Kiedy ich czas dobiega kresu, bogowie zamieniają ich w lipę i w dąb i splatają się, nie widzą swojej śmierci. I tak. I to jest taki cudowny moment o gościnności, o tym, jakie owoce może przynieść. Dziękuję. Okay, dziękuję. Ja bym tylko może to zmienił jeszcze na inne pytanie, bardzo konkretne, do Państwa na koniec. No właśnie, jak jest z chrześcijaństwem? Czy bo mam wrażenie, że w Polsce nasze rodzime chrześcijaństwo, nie wiadomo czy jest, na ile ono jest chrześcijańskie, czyli polski katolicyzm, prawda, w jakiś sposób no, raczej dzisiaj podsyca nastroje ksenofobiczne. Można spojrzeć szerzej na tradycję chrześcijańską i można powiedzieć, no z jednej strony mamy to, o czym Andrzej powiedział, otwarcie w pierwszych gminach, ale z drugiej strony mamy już ewidentny antysemityzm, prawda, gdzieś u Pawła i tak dalej, i tak dalej. Bo to, wydaje mi się, że, nie wiem, czy na to pytanie odpowiemy, ale wydaje mi się, że ono jest bardzo ważnym pytaniem, na ile chrześcijaństwo jest tym, co nas motywuje, żeby wychodzić z postaw wykluczająco dyskryminacyjnych, a na ile być może na jakimś takim głębszym poziomie, ukrytym, na ile ono jednak kumuluje to nasze zamknięcie. Mając pełne usta mówienia o miłości, tak naprawdę dokonuje pewnego wykluczenia. To jest temat, wydaje mi się, no, który jest na osobne spotkanie, ale jeśli mogliby Państwo to krótko skomentować, to proszę, jeśli chcecie się uchylić, bo nie ma już czasu, no to też zrozumiem. Nie, bo to jest taka piękna historia Widiusza, a tak szybko przebiegam pamięcią Stary, ale zwłaszcza Nowy Testament, to właściwie nie znajduje tam żadnej przypowieści, która by byłaby, oprócz opowieści o dobrym Samarytaninie, która byłaby przypowieścią o gościnności wobec obcego. Gościnności, która, jak Państwo pamiętają, bo tu nie chodzi tylko o udzieloną pomoc, ale również o zostawienie pieniędzy w gospodzie na dalsze leczenie i tak dalej. Słynny fragment, o którym Pan mówił, nie masz Greka, Żyda, Rzymianina, nie masz kobiety, mężczyzny, nie masz niewolnika i tego, wszyscy jesteśmy jednym w Jezusie. W Jezusie. Więc starałam się, jak mogłam, zresztą dzięki również Benedyktowi XVI,
który był tym papieżem, który bardzo często korzystał ze słowa caritas, i jego pierwsza encyklika Deus Caritas Est jest poświęcona właśnie miłości bliźniego, przyjrzeć się bliżej tej wartości, no to muszę powiedzieć, że taką prawdziwą, uniwersalną ekstensję tej wartości to nadaje jej Żyżek. Natomiast w tekstach teologicznych właściwie miłość bliźniego służy, ponieważ jest zapośredniczona w Bogu i wyznacza pewien porządek, to ona służy temu, żeby nawracać niewiernych przede wszystkim. Ten obcy będzie bliźnim, kiedy się nawróci. Kiedy się nie nawróci i nie chce się nawrócić, to on pozostaje poza sferą gościnności, poza sferą miłości, poza sferą ludzkości w ogóle. Jak Państwo znają jakąś dobrą przypowieść albo pismo teologiczne, które by temu przeczyło, to zachęcam, ale wydaje mi się, że ma Pan rację z całą pewnością w jednym. Nasze słowniki moralne, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy nie, są ukształtowane przez myślenie chrześcijańskie, przez takie kategorie jak intencja, wolna wola, sumienie itd., itd. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast rzeczywiście w chrześcijaństwie mamy tę miłość bliźniego, ale jak jej się przyjrzeć, to wcale nie jest uniwersalna postawa wobec wszystkich. Poza tym miłość, jak wiadomo, jest jedną z cnót teologalnych. Trzy cnoty teologalne, wiara, nadzieja, miłość, a najważniejsza z nich miłość. Cnoty teologalne to są te, które są przedmiotem tak zwanej łaski wlanej, czyli one nie zależą od nas, łaska zależy od Boga. Więc to jest dodatkowa jakby trudność. Zresztą ja zawsze studentom mówię, no wyobraźmy sobie, ile osób możemy pokochać wokoło. 15, 20, 50, w całym życiu z 50 możemy kochać. Czy zdarza wam się kochać Polaków jako naród? No, mówią, że się nie zdarza, ale zdarza się, bo jak Państwo pamiętają, na przykład niektórzy, patrzę się na salę, to może nie wszyscy, ale na przykład w 80 roku w czasach Solidarności było jakieś takie wezbranie narodowych uczuć, potem była śmierć papieża, ale dużo lepsze przykłady to jest na pewno skoki Małysza albo inne osiągnięcia, których nie potrafię sobie teraz przypomnieć. Ale czy możemy tą miłością, którą zdarza nam się w porywach kochać wszystkich Polaków z grubsza, pokochać wszystkich Czechów, albo wszystkich Szwedów, albo wszystkich Niemców. No to nie jest możliwe. No więc to wezwanie do miłości bliźniego musi być uwarunkowane tym, co się nazywa łaska wlana, czymś nadzwyczajnym, bo to nie jest możliwe. Ale też, nawet jeśli nam jest to dane, to jest wyraźnie ograniczone. I właściwie żadna z tych europejskich wartości nie jest wartością, która ma taką ekstensję, nawet tak zwana wielokulturowość i projekty wielokulturowości też mają swoje ograniczenia związane z pytaniem o pojemność demokracji jakby. Natomiast pana pytanie, rozumiem, w wersji radykalnej brzmiałoby, czy polski katolicyzm należy do rodziny religii chrześcijańskich? Nie, nie należy. Zwłaszcza w Krakowie, przepraszam. Mają tu państwo biskupa, który z całą pewnością nie czytał tej encykliki Deus Caritas Est. Ona skądinąd jest bardzo, bardzo filozoficzna. On co gorsza właśnie czytał parę rzeczy i to jest jakby najpierw. Ale zapomniał. Ja wiem, że czytał. Czy chciałbyś, Dobrosławie, ostatnie nie, słowo? To jest jakby, no to jest otwieranie wielkiego tematu, który jakby... Rzeczywiście, bije się w piersi. Proszę Państwa, ja chciałbym zakończyć to spotkanie po grecku. Po starogrecku z sentencją, zdaniem z Heraklita, który mówi etos antropu daimon, co Heidegger przełożył mniej więcej tak, że miejscem przebywania człowieka jest to, co inne. Znaczy, że człowiek jest sobą i wtedy, kiedy otwiera się na żywioł inności. Niezależnie od tego, czy ten żywioł inności jest niszczący, czy nie, to po prostu bez tego, zamykając się na to, wykluczamy się z człowieczeństwa w jakiś sposób. I wydaje mi się, że ta myśl jest odchłanna, ona jest bardzo grecka, być może koniec końców na to mają szansę nas otworzyć inni pukający do naszych bram, ale,
ale to pod tym warunkiem, że będziemy chcieli usłyszeć ten głos. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Pani profesor Magdalena Środa, gorące brawa. I Dobrosław Kot. Dobrosław Kot. Proszę Państwa, jeszcze tylko ogłoszenia nieparafialne, cyklowe ogłoszenia. Najpierw zapraszam Państwa na afterparty. Mamy w kuluarach jak zawsze lampkę wina dla każdego, jak mam nadzieję, więc serdecznie Państwa zapraszam jeszcze do rozmów kuluarowych, to jest jedna rzecz. A druga to kolejne spotkanie, które mamy w końcu lutego. Nie pamiętam 25 lutego. Temat będzie następujący o powstrzymywaniu końca świata i będziemy gościć na pewno profesora Ryszarda Koziołka i będzie on miał oponenta, jeszcze nie ujawnię nazwiska, bo nie jest on ogłoszony. Śledźcie Państwo nasz profil na Facebooku, na stronie teatru. Będziemy informować o szczegółach tego spotkania. Serdecznie Państwa zapraszam, dziękuję za dzisiejszy wieczór i chciałbym Państwu bardzo podziękować za liczne przybycie i gorącą atmosferę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.